Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Mam na imię Jerzy Niekrowski, jestem dyrektorem Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Polska. Jestem dzisiaj z Państwem w bardzo ciekawym temacie, z zamiarem przedstawienia tematów inwestycyjnych na rok 2024. Jest to bardzo ciekawa i myślę, że przydatna tradycja wśród polskich banków czy biur maklerskich, by się dzielić pomysłami co do tego, w jaki sposób można rozporządzić majątkiem w najbliższych miesiącach, które kierunki rozwoju rynków, gospodarki, kapitału są najbardziej prawdopodobne, które są ciekawe i atrakcyjne zarówno dla inwestorów ostrożnych, jak i dla inwestorów dynamicznych. Przed tym, jak przejdziemy do omawiania naszych propozycji na 2024 rok, chciałbym przedstawić swoich współrozmówców. Ze mną webinar będzie prowadzony przez pana Michała Kraczewskiego, który jest kierownikiem zespołu doradztwa inwestycyjnego w naszym biurze maklerskim, oraz z panem Jakubem Wiech, który jest ekspertem od kwestii związanych z transformacją energetyczną oraz energetyką odnawialną. Jeśli chodzi o plan naszego spotkania dzisiaj, chcielibyśmy zaproponować omówienie kwestii związanych ze spojrzeniem globalnym, makroekonomicznym na to, jak widzimy gospodarkę, jak widzimy rynki w najbliższych miesiącach, najbliższych kwartałach. Później opisać, w jaki sposób można wykorzystać te trendy gospodarcze w naszym portfolio inwestycyjnym. I później również jeszcze część dotycząca bezpośrednio ciekawostek związanych właśnie z transformacją energetyczną. Państwo pytania, gdyby się pojawiły w trakcie naszego spotkania, bardzo proszę o to, żeby je zachować i przekazać poprzez czat, poprzez tą aplikację, na której się spotykamy. Postaramy się nawiązać do tych pytań na koniec spotkania, tak żeby można było sprawnie przejść przez wszystkie tematy i nawiązać później do Państwa zainteresowań. A przed tym, jak przejdziemy dalej, jeszcze raz na początek 2024 roku chcę Państwu życzyć wszystkiego najlepszego z okazji właśnie początku tego roku. Chcę życzyć spokoju, rozwagi, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje w krajowej polityce. Ta rozwaga jest naprawdę bardzo potrzebna i spokój w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, także życzę sobie, Państwu spokojniejszego, bardziej stabilnego przejścia w kolejne tygodnie tego roku. Więc przechodząc do omawiania kwestii makroekonomicznych, ogólnorynkowych, chciałbym zacząć od tego, że w naszej ocenie rok 2023, czyli że ten okres, który zamykamy, jest niezwykle ciekawy, ponieważ okazał się okresem, w którym odwróciły się wszystkie trendy, które miały miejsce w roku poprzednim, czyli że w roku 2022. Co oznacza, że o ile większość rynków akcji traciła w roku 2022, w roku 2023 były to chwile odrabiania strat w różnym tempie, na różnych obszarach geograficznych. Natomiast rynek akcji bardzo mocno zyskał w ubiegłym roku. Natomiast straciły te aktywa, które dużo pozwoliły na zysk, na zarobek w roku 2022, czyli że surowce szeroko pojęte oraz ropa naftowa, które bardzo mocno wzrosły w wyniku ataku Rosji na Ukrainę i związanym z tym wydarzeniem właśnie kryzysem energetycznym. Więc patrząc jeszcze raz szeroko poprzez wszystkie klasy aktywów, na uwagę zasługuje fakt, że wśród geograficznych wygranych w 2023 roku w dalszym ciągu jest sektor technologiczny w Stanach Zjednoczonych, czyli że spółki technologiczne były bardzo popularne, co obrazuje dynamizm i skalę wzrostu indeksu Nasdaq. Bardzo ładnie, relatywnie do rynków zarówno wschodzących, jak i rozwiniętych, bardzo ładnie performował, czyli że zachowywał indeks krajowej giełdy w Warszawie WIG. No i ciekawostką jest bardzo mocna przewaga naszego rynku nad indeksem akcji europejskich Eurostoxx oraz indeksem akcji
z rynków wschodzących, obrazujących to, w jaki sposób te tendencje właśnie się kształtowały w takich krajach jak Chiny, Turcja czy Rosja. Więc na uwagę bardzo również zasługuje fakt, że w ubiegłym roku mocno zyskiwały inwestycje oparte o rynek długu, czyli że obligacje zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Bardzo dobrą inwestycją były również obligacje na rynkach zagranicznych, co przedstawia również ta statystyka, którą Państwo przed sobą widzą. Zatem po latach dekoniunktury na rynku akcji, dekoniunktury na rynku obligacji zagranicznych, rok 2023 przyniósł ulgę i odbicie, a w przypadku inwestycji krajowych to była kontynuacja wzrostów na rynku obligacji oraz odbicie, bardzo mocne odbicie na rynku akcji. Jak Państwo dobrze wiedzą, odbicie na krajowym rynku złożyło się, no to odbicie złożyło się kilka czynników. Z jednej strony to jest mocna przecena w poprzednich okresach, ciekawa kompozycja naszych indeksów, jeśli chodzi o reprezentację branżową. No i kolejnym mocnym, bardzo mocnym impulsem były wybory październikowe w naszym kraju, które w zdecydowanie pozytywnym wymiarze w percepcji inwestorów zagranicznych wpłynęło na dobrą, lepszą atrakcyjność krajowych inwestycji, w tym inwestycji poprzez giełdę papierów wartościowych. Przechodząc dalej, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak widzimy, jak prognozujemy koniunkturę w Polsce oraz na świecie w najbliższym czasie. Państwo mają przed sobą przedstawione kilka parametrów, czyli prognozowane wskaźniki PKB, produktu krajowego brutto dla wybranych obszarów, oraz wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu. To są takie właśnie indykatory, papierki lakmusowe, które bardzo często są stosowane przez analityków giełdowych, makroekonomistów również, do tego, by zaprognozować, czy w najbliższych kwartałach należy się spodziewać wzrostu PKB czy spowolnienia. Czyli że patrząc na skrajny prawy wykres, który jest przed Państwem, widzimy, że w naszym przekonaniu strefa euro powinna powrócić do dynamiki wzrostowej, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, czyli że PKB krajów europejskich będzie się poprawiało właściwie od początku 2024 roku. Jeśli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych, jest to raczej połowa roku, to jest moment, od którego produkt i gospodarka będą wzrastały. Jeśli chodzi o Polskę, nasz dołek koniunkturalny, tak zwany, czyli te minima, zaliczyliśmy na przełomie drugiego i trzeciego kwartału ubiegłego roku i już po koniec roku 2023 widzieliśmy dodatnią dynamikę wzrostu PKB i jesteśmy przekonani, że ta dodatnia dynamika się utrzyma również w roku 2024, czyli że tak już zapowiadając pośrednio następne slajdy, uważamy, że to jest bardzo dobry rok do podejmowania decyzji inwestycyjnych, szczególnie w kontekście rynku akcji, z uwagi na to, że jesteśmy właśnie na przełomie wychodzenia z minimów makroekonomicznych, z minimów PKB i wchodzenia w okres wzrostu. Jak Państwo dobrze wiedzą, zakładam, że Państwo już mają doświadczenie inwestycyjne, giełda, czyli że wskaźniki, indeksy giełdowe wyprzedzają gospodarcze odczyty na poziomie czy PKB, czy zmian w wskaźnikach wyprzedzających PMI, wyprzedza giełda od 6 do 9 miesięcy te zmiany statystyczne na poziomie PKB. To oznacza, że również te zmiany, które widzieliśmy w odczytach indeksu WIG, czyli że szeroki rynek polskich akcji, bardzo ładnie się pokrywa z naszą prognozą makroekonomiczną. Indeks WIG również bardzo dynamicznie zaczął rosnąć właściwie od kwietnia, maja zeszłego roku. Jeszcze mocniej dodał do wzrostów od października, więc de facto ten przełom koniunktury i wychodzenie ze spowolnienia w Polsce trwa nieco wcześniej, co również ładnie się przekłada na wzrosty naszych krajowych indeksów. Tak jak Państwo widzą, zarówno rok 2024, jak i rok kolejny, 2025, oceniamy pozytywnie i jest to moment książkowego zajmowania pozycji na rynku, zarówno pod kątem inwestycji,
inwestycji dynamicznych, rynek akcji, jak i inwestycji konserwatywnych, rynek obligacji, o czym za chwilkę. Cześć Michał, z tej strony takie pytanie, żeby trochę może urozmaicić tą dyskusję, to opowiadałeś, że przynajmniej dobry rok, a czy ewentualnie jakieś są czynniki ryzyka, które by mogły nam ten optymizm, szczególnie dla Polski, zepsuć, bo może jakbyśmy tu cofnęli na poprzedni slajd, no w tabelce widać, że szczególnie w przypadku prognoz PKB na 2024 rok, no Polska tu dosyć pozytywnie odstaje od państw rozwiniętych w szczególności, więc co za tym stoi, czy ewentualnie właśnie możemy my równać w dół do nich, czy bardziej właśnie oni w górę do nas, jak byś to widział? I tutaj, no rzeczywiście to jest dobre pytanie z uwagi na to, że mówiąc o inwestowaniu, o szeroko pojętych inwestycjach, zawsze powinien istnieć czynnik ryzyka, czyli że to jest ten element, za co inwestorzy dostają dodatkowe zyski, wynagrodzenie względem zakładania depozytów. I według mnie, co nie jest częste wprawdzie, natomiast według mnie, jeśli chodzi o inwestycje na krajowym rynku akcji czy na krajowym rynku obligacji, opierając to zdecydowanie na kondycji gospodarki, na kondycji strefy monetarnej w Polsce, tych ryzyk nie ma zbyt wiele. Natomiast zawsze mogą się pojawić w otoczeniu zewnętrznym, czyli że polska gospodarka jest no naprawdę bardzo mocno, że tak powiem ładnie, może w obrębie grawitacji gospodarki niemieckiej. Gdyby się okazało, że wychodzenie ze spowolnienia w strefie euro, szczególnie w Niemczech, trwa dłużej, opóźnia się, czy to wyjście, to ten rozkwit gospodarczy będzie mniej wybujały, no to może również się przełożyć na niższą dynamikę poprawy koniunktury w Polsce. Tak samo, gdyby się okazało, że prognozy dotyczące inflacji, o czym za chwilę również powiemy, te prognozy inflacyjne są przestrzelone, coś może się wydarzyć zawsze w skali globalnej, co wpłynie na zmiany w łańcuchach dostaw, w łańcuchach logistycznych, podaży poszczególnych surowców. To wszystko może się przełożyć na inną politykę monetarną niż teraz sobie prognozujemy. Dzisiaj prognozujemy łagodzenie polityki monetarnej w Polsce, czyli że obniżanie kosztu pieniądza, a o ile na ten moment jeszcze nieprognozowane, nieprawdopodobne elementy gdyby się pojawiły, o ile koszt pieniądza by się zmienił, mogłoby to wpłynąć na niższe, gorsze prognozy. Natomiast na ten konkretny moment takich ryzyk na horyzoncie nie ma. Bardzo ważnym elementem prognostycznym, no, na co mnóstwo obserwatorów rynku zwraca uwagę, to są czynniki być może również zewnętrzne, ale już polityczne, poza tym, co powiedziałem wcześniej o koniunkturze gospodarczej w strefie euro. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są tematem bardzo mocno komentowanym również przez obserwatorów giełdowych. Natomiast wydaje mi się, że po ostatnich wydarzeniach oraz decyzjach dwóch stanów w Stanach Zjednoczonych odnośnie kandydatury prezydenta Trumpa przy kandydowaniu podczas kolejnych wyborów, te ryzyko bardzo mocno ogranicza. Także wracając do twojego pytania, Michał, sądzę, że na poziomie czynników, które są obecne przed nami, które obserwujemy, które monitorujemy, ryzyka dla pozytywnego scenariusza dla Polski są bardzo ograniczone. Raczej przed nami jest okres wzrostu. Skala tego wzrostu będzie podatna na inne kwestie koniunkturalne, zewnętrzne. Natomiast kierunek powinien być potwierdzony zgodnie z tym, co prognozujemy. Też jasne, nawiązałeś do geopolityki, wiesz, w sumie tak miałem drugie pytanie, to może od razu wykorzystamy moment na dyskusję. No to dobrze słyszeć, że w przypadku Polski to znów będziemy tą zieloną wyspą, jeżeli to można przywołać to nazewnictwo, no ale czy rzeczywiście do inwestorzy no, martwią się o tą geopolitykę, no, czy rzeczywiście warto, no bo mamy dużo tych wydarzeń, no ale też jak pokazały ostatnie lata, no one z jednej strony wpływają na rynki w jakimś krótkim okresie, no ale dłuższym terminie, pewnie powyżej paru miesięcy czy kwartałów, jednak jakoś inwestorzy przychodzą na
nad tym do porządku dziennego, więc czy znów kolejny rok warto się martwić o tą geopolitykę, nie wiem, o właśnie wybory, o wyborach prezydenckich w Stanach. Mówiłeś, że być może nie jest to aż taki czynnik ryzyka, nie wiem, no, na przykład zbliżając się wybory na Tajwanie, no tu ciągłe napięcia na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle warto się tym zajmować, przejmować, myśleć i niepokoić? No cóż, rozmawiamy o inwestowaniu w instrumenty, które są rynkowe, czyli że notowane na giełdach. I te instrumenty są zawsze wyeksponowane na wszystko, co może się wydarzyć w obrębie właśnie sfery wiadomości, informacji, które napływają z zewnątrz. Więc jestem obecny, pracuję przy rynku kapitałowym ponad 20 lat. I nie pamiętam takiego okresu, który był totalnie, absolutnie bez informacji, bez newsów, które mogły wpłynąć na zachowanie konkretnych aktywów, czy pozytywnie, czy negatywnie. Więc zdecydowanie już teraz możemy sobie śmiało potwierdzić, że zarówno w roku 2024, jak i każdym innym roku, który już minął, czy będzie, odbędą się jakieś wydarzenia, które wpłyną na giełdę, na rynki i na gospodarkę krajową. Więc w momencie, kiedy prognozujemy wyjście ze spowolnienia krajowej gospodarki z poziomu dynamiki PKB bliskiego zera do poziomu blisko 4%, nie zakładamy, że to się odbędzie w sposób liniowy, prosty, bez żadnych zakłóceń. Prawdopodobnie to będzie raczej sinusoida bądź taki wykres rosnącego PKB, ząbkujący wykres, czy to tak zwany zakłócany spadkami i bardziej dynamicznymi wzrostami. Natomiast tendencja, trend zdecydowanie powinien nam sprzyjać, a całe prognozowanie, o którym rozmawiamy przy budowaniu decyzji inwestycyjnych, opieramy na rzeczach prawdopodobnych, te które wiemy, na podstawie których, na podstawie tych wydarzeń i tendencji obecnych możemy wysnuć prognozy na kolejne okresy. Rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły, które nie mają miejsca, nie możemy tego teraz już wkalkulowywać w nasze założenia inwestycyjne. Natomiast jedną dobrą odpowiedzią na dowolne ryzyka, które się pojawiają, czy na poziomie gospodarczym, czy na poziomie budowy portfeli inwestycyjnych. Portfel inwestycyjny powinien być tak mocno zdywersyfikowany, zbudowany z tak odmiennych, różnych aktywów, żeby móc wykorzystać pozytywne tendencje w jednym czy drugim obrębie rynku, tak żeby jako całość portfele aktywa mogły być przydatne, odporne na konkretne drobne wstrząsy na niszowych segmentach rynku. Więc wracając do tematu, ryzyka zawsze będą. Pytanie, czy te ryzyka, które dzisiaj dostrzegamy na rynku, zakłócają nasz scenariusz czy prognozę? Nie. Uważamy, że to, co prezentujemy dzisiaj Państwu, jest no de facto książkowym, dobrym przykładem, kiedy gospodarka wychodzi ze spowolnienia, koszt pieniądza, czyli że stopy procentowe banku centralnego spada, inflacja spada, czyli że to jest de facto scenariusz no właściwie wręcz idealny do zajmowania pozycji zarówno i w inwestycjach bezpiecznych, takich jak obligacje, jak i w inwestycjach bardziej dynamicznych, czyli że wyeksponowanych na rynek akcji. W przypadku klientów, inwestorów, którzy nie są zdecydowani, czy są ostrożni, czy są dynamiczni, no to oznacza, że powinni raczej budować ostrożne portfele, które się składają z połączonych, zmieszanych właśnie różnych klas aktywów. Także przechodząc być może do kolejnego tematu, chciałbym potwierdzić to, o czym rozmawiamy dzisiaj, kwestią analizy tendencji inflacyjnych. Jak Państwo dobrze pamiętają, zaczynaliśmy rok 2023, ubiegły, bardzo, bardzo żywą dyskusją na temat tego, jak wysoka jest inflacja w Polsce. Państwo pamiętają te odczyty powyżej 18%, jeśli chodzi o inflację konsumenta, a w przypadku poszczególnych dóbr, szczególnie konsumpcyjnych, spożywczych, ta inflacja no, była zdecydowanie kilkudziesięcioprocentowa. Więc od de facto drugiej połowy 2023 roku widzimy, że ta tendencja dezinflacyjna jest bardzo mocna. Wskaźnik cen w Polsce spada, co jeszcze raz podkreślę i to jest bardzo ważne zauważenie. Stopa inflacji spada, co nie znaczy, że ceny spadają, to znaczy, że one rosną wolniej, ale rosną.
Więc spadająca inflacja oznacza, że po prostu ceny rosną, zmieniają się, tylko nie tak szybko, jak to miało miejsce w roku 2022-2023. Temu spadkowi bardzo pomogły zmieniające się ceny surowców, czyli że tańsze nośniki energii, tańszy gaz i tańsza ropa naftowa w roku 2023 w porównaniu do roku ubiegłego oraz szeroko pojęta dekoniunktura zarówno na poziomie przemysłu, jak i całych gospodarek, czyli w obrębie obserwowanej gospodarki światowej, jeśli można zagregować tak indeksowo dynamikę właśnie w sektorze przemysłowym, rok ubiegły oznaczał bardzo mocny spadek koniunktury. To wszystko w połączeniu z wysokim kosztem pieniądza, czyli że wszystkie największe gospodarki świata, Stany Zjednoczone, strefa euro, Wielka Brytania, Japonia, miały koszt pieniądza ustawiony relatywnie wysoko. Polski koszt pieniądza był bardzo wysoko ustawiony, więc to wszystko również są czynniki, które złożyły się na to, że koniunktura, dynamika gospodarcza została nieco zduszona i spadła właściwie bardzo głęboko w większości obszarów. Spadając jednocześnie zatamowano inflację. Nasza prognoza, jeśli chodzi o ścieżkę inflacji na rok 2024, jest jednoznaczna. Zakładamy, że kierunek będzie południowy, czyli że inflacja będzie spadała. Natomiast wśród takich czynników, które mogą zakłócić, czy może zmniejszyć tą dynamikę spadku, są decyzje bardziej polityczne, na przykład właśnie, czy utrzymany zostanie niski VAT, zerowy VAT na żywność, w jaki sposób, w jakiej skali będą uwalniane ceny konsumpcyjne energii elektrycznej. Więc tego typu decyzje będą miały bardzo duże przełożenie również na dynamikę cen w Polsce, zarówno jak i tempo utrzymania czy skalę utrzymania programów wsparciowych, socjalnych, czyli że de facto rozdawania pieniądza przez rządzących, co pośrednio zawsze się przekłada na inflację. Zakładamy, że racjonalnie bazując na decyzjach rządzących będą dążyli do ograniczania tych praktyk. I przechodząc stopniowo właśnie, co jest konsekwencją bezpośrednią tego, z czym się wiąże inflacja, czyli zarządzanie inflacją, zarządzanie strefą monetarną, stopy referencyjne, które są połączone właśnie ze wskaźnikiem inflacji. Jak widzimy na naszym wykresie, na naszej prognozie, stopy referencyjne zarówno w Stanach Zjednoczonych, największej gospodarce świata, w obrębie strefy euro, jak i w Polsce będą spadały. Czyli że widzimy tą dynamikę dosyć dynamicznie, szczególnie w przypadku Stanów Zjednoczonych, które mają dzisiaj koszt pieniądza w maksymalnych widełkach do 5,5%. I zakładamy również, że do końca 2024 roku jest bardzo duża szansa, że Rezerwa Federalna obniży koszt pieniądza do poziomu 4%. W podobny sposób widzimy obniżenie kosztu pieniądza zarówno w strefie euro, jak i w Polsce. Zatem jest to typowy książkowy przykład, w jaki sposób można zarządzać właśnie inwestycjami bezpiecznymi na rynku obligacji, czyli że niższy koszt pieniądza oznacza dla obligacji wzrost cen, dlatego że dyskontujemy nasze przyszłe kupony coraz niższym kosztem, co oznacza, że w liczniku jest tyle samo, w mianowniku mniej, wynik jest bardziej pozytywny dla inwestora. Tym wszystkim chciałbym przekazać głos do pana Michała Krajczewskiego, tak żeby można było osadzić właśnie nasze propozycje inwestycyjne i pomysły na to, jak wykorzystać tą koniunkturę, dobrą koniunkturę gospodarczą w naszych portfelach inwestycyjnych, uwzględniając to, o czym mówiłem przed chwilą, jako kontekst makroekonomiczny. Także Michale, dziękuję bardzo i wyciszam się. Mikrofon jest twój. Dziękuję bardzo, Jerzy, za wstęp. Z tej strony Michał Krajczewski, jestem kierownikiem zespołu doradztwa inwestycyjnego. No i na niniejszej prezentacji chciałbym nieco dokładniej przedstawić, jakie tutaj tematy, czy kierunki, czy być może poszczególne sektory, czy klasy aktywów widzimy jako mające potencjał w tym czy kolejnych latach.
jakby tu płynnie przejdziemy z prognoz, jeżeli chodzi o stopy procentowe, właśnie do tematu jakby traktującego głównie o rynku długu, czy właśnie tematu mówiącego, jak te dotychczasowe wysokie stopy procentowe wykorzystać. No tu może jakiś krótki rys też historyczny, czy wprowadzający do tłonu, jak pamiętamy, na skutek pandemii COVID tutaj w celu ratowania gospodarki w tym okresie główne banki centralne na świecie te stopy procentowe do rekordowo niskich poziomów obniżyły. Te rentowności obligacji skarbowych sięgały nawet ujemnych poziomów, czyli de facto inwestorzy dopłacali tak, byleby tylko gdzieś tą gotówkę w sposób bezpieczny zaparkować. Natomiast no tu w roku 2021, szczególnie 2022 mieliśmy bardzo silne odwrócenie tego trendu, no i gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych, jakby to sama dynamika tych wzrostów rentowności, czyli spadków cen obligacji skarbowych, no była niewidziana od wielu, wielu lat, więc na skutek tego te rentowności obligacji no powróciły do no atrakcyjnych poziomów. No tu, tak jak widzą Państwo na wykresie tym u góry po lewej, w przypadku Polski tu w szczycie gdzieś mieliśmy nawet powyżej 8%, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe 10-letnie, więc no to nie był tak samo w USA czy w Niemczech, no byliśmy na najwyższych w ostatniej dekadzie, czy nawet ponad 10 latach poziomach. No to oczywiście gdzieś widzimy wyczerpywanie się tego trendu wzrostu rentowności obligacji. To jak pan Jerzy przedstawił w pierwszej części, no zarówno chłodzenie, jakby te podwyżki stóp procentowych, które zostały dokonane w roku 2021-2022, w odpowiedzi na tą wysoką inflację właśnie na skutek tego stymulusu i monetarnego i wsparcia fiskalnego, tak gospodarek na świecie po COVID-zie, no to spowodowało tą wysoką inflację, w związku z tym banki centralne stopy procentowe podniosły, rentowności obligacji wzrosły, natomiast no teraz stopniowo widzimy, że no ta inflacja gdzieś coraz bliżej jest do tego, żeby być pod kontrolą, no gdzieś te dane gospodarcze w ostatnim roku, dwóch, no w zależności od jakby obszaru geograficznego jednak się schłodziły. No i tu uważamy, że w związku z tym, no, że ta inflacja jest niższa, gdzieś te dane gospodarcze są nieco słabsze, widzimy argumenty do tego, żeby banki centralne te stopy procentowe obniżały, no a w związku z tym, że banki centralne przejdą od cyklu zacieśniania polityki monetarnej, czyli tych podwyżek stóp procentowych do cyklu ich obniżek, no to jest bardzo korzystne środowisko, żeby inwestować w obligacje. Tutaj tak dla przypomnienia uważamy, że Fed, czyli Amerykańska Rezerwa Federalna, rozpocznie obniżki stóp procentowych w maju. Europejski Bank Centralny, czyli EBC w skrócie, rozpocznie te obniżki już w kwietniu. Tutaj w strefie euro gdzieś ten, powiedzmy, zaawansowanie, jeżeli chodzi o dezinflację, jest większe. No w przypadku tutaj naszego kraju pierwsze obniżki już zostały dokonane, więc w związku z tym spodziewamy się nieco dłuższej pauzy i gdzieś powrotu do tych obniżek raczej bliżej końca roku, być może nawet ich kontynuacji w roku kolejnym. Więc no to jest oczywiście środowisko korzystne dla obligacji skarbowych. Tutaj w przypadku rynku polskiego, no to gdzieś oceniamy, że takie, powiedzmy, duration około 3 do 5 lat, czyli takie średnioterminowe obligacje skarbowe są obecnie jakby no najkorzystniejsze, jeżeli chodzi o ten potencjał inwestycyjny. Tutaj jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to tutaj szczególnie obligacje krótkoterminowe w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mówimy o tych obligacjach skarbowych, czy też nieco dłuższe rentowności, jeżeli chodzi o obligacje w strefie euro skarbowe. Jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, to właśnie w związku z tym, że no jednak gdzieś ta koniunktura gospodarcza na zachodzie, czy w Stanach, czy w Europie, no jest jeszcze trochę, można powiedzieć, do tyłu, jeżeli chodzi o cykl koniunktury względem tego, co w Polsce, czyli jeszcze te dane przez jakiś czas mogą być słabsze, no to tutaj preferujemy jednak inwestycje w obligacje korporacyjne, tak zwane investment grade, czyli posiadające rating inwestycyjny, czyli jakby są to emitenci o lepszym standingu finansowym, bardziej bezpieczniejsi. No uważamy, że jakby taki
udział, czy powiedzmy relacja zysku do ryzyka w tym obszarze jest lepsza względem obszaru tak zwanego high yield, czyli tych emitentów bez ratingu inwestycyjnego, czy też tak zwanych śmieciowych, gdzie te rentowności są tylko nieco, takie nominalne rentowności, poziom tych rentowności jest tylko nieco wyższy niż w przypadku tych obligacji investment grade, no a jednak gdzieś zmienność notowań, czy właśnie to potencjalne ryzyko defaultu, czyli albo upadłości tego emitenta obligacji, albo właśnie jakichś problemów z wykupem tych obligacji, no jednak jest większe. Też tutaj zwracamy uwagę na taką, powiedzmy, trochę alternatywną klasę aktywów, jaką są produkty strukturyzowane. Tutaj jakby wysokie stopy procentowe dotychczas pozwalały na uzyskiwanie przez banki, które takie produkty emitują, korzystnych warunków dla inwestorów. No tak dla przypomnienia, produkt strukturyzowany, no to jest jakby taki, przykładowo taki certyfikat, który może być, którego wypłata czy kuponów, czy jakiegoś zysku jest uzależniona od danego indeksu, czy koszyka spółek, czy waluty, czy surowca, czy jakiegoś funduszu inwestycyjnego. Czym tam są dodatkowe parametry? No mamy ochronę kapitału, właśnie mamy kupony warunkowe, bezwarunkowe, jakby jakieś dodatkowe efekty mające na celu uatrakcyjnienie tego produktu. No i te efekty właśnie są trochę zależne od tego, jaki jest poziom rentowności obligacji skarbowych, które jakby takie trochę tło, że tak mogę w skrócie powiedzieć, dla tego produktu stanowią. No i im wyższe jest właśnie to oprocentowanie obligacji skarbowych, no tym lepsze te efekty, czy lepsze parametry tego produktu producent, czyli bank, może przygotować. No i warto tu jakby jeszcze ten okres tych wysokich stóp wykorzystywać, żeby właśnie te dobre parametry tych produktów sobie zabezpieczyć. Michał, przepraszam, że cię przerwę w trakcie tego, co prezentujesz. Natomiast wcześniej wspomniałeś o tym, że właśnie rentowności, szczególnie na rynku krajowym, bardzo dynamicznie spadły, czyli że mówiąc językiem prostszym, ceny obligacji skarbowych, szczególnie w Polsce, bardzo, bardzo zyskały pod koniec zeszłego roku. Jaki jest potencjał, żeby ten trend jeszcze obowiązywał w 2024 roku? Czy to, co zadziało się w 2023 roku, już nie wyczerpuje jakby tego tematu? Tak, żebyśmy mogli też bardziej przedstawić, dlaczego ciągle widzimy tutaj jeszcze potencjał i czy ubiegły rok już tego potencjału jakby nie skonsumował? No oczywiście, gdzieś pewnie okres tak od takiego dołka, jeżeli dobrze pamiętam, to był październik jeszcze 2022 roku do teraz, no mamy dosyć wyraźny spadek stóp procentowych, rynkowych stóp procentowych, czy tych rentowności obligacji skarbowych w Polsce, więc rzeczywiście no, pokusiłbym się o stwierdzenie, że dość dużo jest już zdyskontowane, tak jak spojrzymy na kontrakty terminowe na nasz WIBOR, no to tutaj są przewidywane obniżki tego WIBOR-u około 100 punktów, czyli to tak mniej więcej koresponduje właśnie z takim poziomem obniżek stóp procentowych przez RPP, więc no widać, że tu rynek no nawet więcej się spodziewa tych obniżek niż my prognozujemy, więc no raczej powtórzenie tak dobrych stóp zwrotu z funduszy obligacyjnych czy z poszczególnych obligacji w roku 2024, tak jak to miało miejsce w roku 2023, no raczej będzie trudne. Natomiast no cały czas przewidujemy, że te stopy zwrotu, tak jeżeli patrzymy czy na indeksy obligacji, czy na fundusze obligacji, no w 2024 będą dodatnie i to tak więcej dodatnie niż procent 2, no pewnie bliżej to będzie takiego zakresu, powiedzmy 5-10%, zależy jaki to jest oczywiście rodzaj funduszu obligacyjnego, natomiast no pewnie raczej nie 15 czy nawet bliżej 20%, jak gdzieś tam rekordziści w zeszłym roku zarabiali. Natomiast no tutaj też zwracamy uwagę, jakby no relatywnie ciekawsze nawet mógłbym powiedzieć są te wybrane sektory, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe czy obligacje przedsiębiorstw w walutach, no bo tutaj ta różnica między rentownościami czy w euro czy w dolarze, rentownościami, które możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o obligacje czy fundusze tych obligacji, no ta różnica jest nadal o wiele większa niż jak inwestorzy czy oszczędzający mogą no, otrzymać na depozytach walutowych, więc jakby chociaż pod takim kątem relatywnym tutaj ten rynek obligacji skarbowych czy korporacyjnych w euro czy w dolarze jest atrakcyjny. No i tu uważamy, że te stopy zwrotu tak nawet nominalnie czy
złotówce, czy w euro, czy w dolarze mogą być podobne, no bo też jak tu sobie spojrzymy nawet na ten wykres rentowności po lewej, widzimy, że te rentowności polskich instrumentów trochę wyprzedzają nawet te rentowności instrumentów zagranicznych, no i tu widzimy, że w ostatnim czasie te rentowności tak trochę, jak można powiedzieć, z analizy technicznej wybiły się ponad swoje minima z prawie półtora roku, no podczas gdy ten ostatni spadek rentowności w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy w strefie euro, no jeszcze gdzieś do takich nawet minimów zeszłego roku nie doszedł, więc no tak relatywnie widać, że gdzieś tutaj ta przestrzeń jest obecna. Oczywiście no nie będzie to równy spadek, tak samo jak Jerzy mówił na początku. Teraz pod koniec roku mieliśmy właśnie mocny ruch na rentownościach. Te inwestorzy zagraniczni dyskontują właśnie te oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Fed czy EBC. Pewnie pokusiłbym się o stwierdzenie, że w krótkim terminie możemy mieć do czynienia z jakąś korektą w górę tych rentowności, no bo tu rzeczywiście ten ruch taki w terminie jednego czy dwóch miesięcy był bardzo silny. Natomiast no raczej widziałbym bardzo małe może tak szanse, żebyśmy jakieś nowe maksima, tak, jeżeli chodzi o rentowności, czy w Polsce, czy za granicą, no w najbliższym roku jakby zdobywali, więc no raczej tutaj kierunek jest zgodny z tym, jaki jest kierunek polityki monetarnej, no a to jest kierunek na niższe stopy procentowe. Tak, może w skrócie podsumowując też, wszystkie tendencje wskazują na to, że to jest obszar, w którym klienci mają szansę na zarobek, ale nie aż tak dynamiczny jak w 2023 roku, tymczasem dużo większy niż miałoby to miejsce na lokacie, czy w dalszym ciągu to jest okazja do ochrony przed inflacją w każdym razie, tak? No zdecydowanie tak. No tutaj przy niższej inflacji jakby te stopy realnie są dodatnie, właśnie szczególnie za granicą znów. Więc no to tak jak najbardziej warto to dla inwestorów konserwatywnych, walutowych w szczególności, no jak najbardziej rozważać. No i tak samo jeszcze na koniec też są jakby sektory rynku akcji, które na tych niższych stopach korzystają. No w zeszłym roku też, jak Jerzy na początku wspominałeś, no już mocno spółki technologiczne wzrosły, to tu jeszcze o tym temat będzie, no ale też na przykład jakby takie sektory tutaj bardziej związane czy z rynkiem nieruchomości, czy rynkiem infrastruktury, które jakby też bezpośrednio dużą korelację właśnie wykazują, które traciły w poprzednich latach właśnie z uwagi na wzrost stóp procentowych, no tak teraz uważamy, że spadek tych stóp procentowych jakby uatrakcyjnia ten kierunek inwestycyjny, jeżeli chodzi o te aktywa, tak, rynku nieruchomości czy rynku infrastruktury, no tu szczególnie na giełdach zagranicznych jest to coś, nad czym można się pochylić. Drugi temat, tu pewnie jeszcze będziemy dyskutować w dalszej części, na to są zwycięzcy wielu biegunowego świata. Jakby no chodzi tu o to, że jakby wydarzenia z ostatnich lat tutaj warto wymienić, no nie tylko jakby pandemię COVID-19 czy z takich ostatnich wojen pomiędzy Rosją a Ukrainą, no ale także wcześniej tutaj widzimy na jakby no taki indeks niepewności polityki gospodarczej, no to już od ładnych paru lat mamy taki trend wzrostowy, warto trochę cofnąć się wcześniej, takie wydarzenia jak Brexit, czy właśnie prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, tutaj konflikt handlowy USA z Chinami, też jakby dojście do też w niektórych krajach do władzy partii prawicowych, tutaj szczególnie w strefie euro, czy jakby ciągłe napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, no powodują, że gdzieś ta niepewność, jeżeli chodzi o inwestycje, jest większa, ta zmienność cen, tak przykładowo energii, jest większa, te ceny gdzieś są na średnio w ostatnich latach na nieco wyższym poziomie niż to miało miejsce przed COVID-em, no prowadzi to do pewnych zmian, tak, pomiędzy sektorami czy pomiędzy regionami geograficznymi. Widzimy pewne odejście, tak, od takiego jednobiegunowego świata, gdzie tym takim policjantem, że tak to mogę nazwać, były Stany Zjednoczone, na rzecz tego świata wielobiegunowego. Też widzimy właśnie przenoszenie się tych łańcuchów dostaw i ze względu na politykę czy geopolitykę, no i ze względu na problemy, jakie tutaj łańcuchy dostaw ten sektor przemysłowy miał po COVID-zie i
w związku z zamknięciem gospodarki, takim mocniejszym zamknięciem gospodarki chińskiej niż to miało miejsce w państwach zachodnich, no te łańcuchy dostaw, jakby ci dostawcy czy poddostawcy wychodzą z Chin, wchodzą do innych krajów, więc no to jest jakby drugi ruch, który tak na takiej arenie, powiedzmy, gospodarczej czy geopolitycznej się dzieje. No do tego dochodzi też trzeci ruch, można powiedzieć, demograficzny, czy związany z wolnym handlem, no bo do tej pory rozwój wolnego handlu, jakby wejście na ten rynek zarówno konsumpcji, jak i przede wszystkim na rynek pracy, jakby tutaj krajów z Europy Wschodniej, krajów azjatyckich dostarczał tej taniej siły roboczej, no teraz jakby ten trend się wyczerpał, jakby te koszty pracy po COVID-zie też coraz mocniej rosną i ten trend będzie kontynuowany, więc no tu przedsiębiorstwa inwestują no nie tylko w ten reshoring czy nearshoring, czy tak zwany friendshoring, to jakby tych określeń jest dużo, jakby nie, no nie tylko chcą wzmocnić te łańcuchy dostaw, no nie tylko chcą gdzieś zabezpieczyć tak te dostawy surowców czy energii, no ale także jakby ta siła robocza też jest ważna, no i tutaj też jakby kolejne zmiany z Chin, czy przenoszenie tak tej produkcji z Chin do Azji południowo-wschodniej, częściowo pewnie też do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj też czy Australia, czy gdzieś Ameryka Łacińska zyskują na znaczeniu, będzie miało miejsce. No i tu w związku z tym widzimy kilku wygranych, tak geograficznie może trochę od drugiego punktu zacznę. No właśnie na problemach tych geopolitycznych, demograficznych, gospodarczych Chin, no jest grupa państw, które na tym korzystają. Tutaj wymieniłem Europę Środkowo-Wschodnią, no tutaj nasz obszar trochę mógł być pod presją, jeżeli chodzi o wojnę Rosji i Ukrainy, no ale teraz wydaje się, że jednak gdzieś tam inwestorzy zagraniczni przeszli nad tym do porządku dziennego, no jednak nasz, można powiedzieć, szczęśliwe jakby przynależność do NATO, do Unii Europejskiej jednak naszemu kraju, jak i całemu regionowi pomagają, więc no jest to jeden z obszarów, który te inwestycje zagraniczne powinien przyciągać. No też obszary tych krajów rozwijających się, tutaj India, czy Brazylia, czy Meksyk, no tutaj czy posiadające właśnie tą siłę roboczą, czy posiadające dostęp do surowców, czy tu jeszcze by można pewnie, jeżeli chodzi o surowce, dodać Australię, jeżeli chodzi o jakby siłę roboczą, dodać Indonezję, no to są takie kraje w długim terminie, naszym zdaniem, które będą się cechowały średnio wyższym wzrostem gospodarczym względem państw rozwiniętych, no i gdzie te inwestycje będą napływać. No i w związku z tym tej giełdy, czy obligacje, czy waluty tych państw, czy tych regionów mogą zachowywać się lepiej. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie obszary sektorowe, jeżeli tutaj szczególnie patrzymy na rynek akcji, no tutaj wymieniamy ten obszar cyberbezpieczeństwa, no też w tym środowisku, tak, tych napięć geopolitycznych, no mamy często, czy mamy i będziemy mieli coraz częściej tak do czynienia z atakami hakerskimi, no i tu zarówno na właśnie takim podłożu geopolitycznym tej jakby wojny czy rywalizacji państw, jak i no też po prostu na, no gdzieś na tle takiego szpiegostwa nawet gospodarczego czy cyfryzacji przedsiębiorstw, gdzie jakby tutaj ci hakerzy no będą próbowali jakieś dane, tak, czy dane wykradać, tak, czy jakiś okup próbować wymusić, więc jakby tu inwestycje i zapotrzebowanie na te usługi związane z cyberbezpieczeństwem no na pewno w najbliższych latach będą rosnąć. No jeżeli chodzi o ten, powiedzmy, motyw demograficzny, no to tutaj jakby coraz droższa siła robocza, no to będzie wymuszać inwestycje w automatyzację, tutaj szczególnie w sektorze przemysłu, tą automatykę przemysłową. Jeżeli chodzi o ten dostęp z kolei do surowców, czy jakby te przenoszenie tak łańcuchów dostaw, też gdzieś kierunek dekarbonizacji, o którym jeszcze zaraz będę mówił w kolejnym temacie, no to też takie sektory właśnie związane z produkcją żywności, wody, czy właśnie związane z elektryfikacją, z produkcją baterii, tych wszelkich urządzeń tak przemysłowych związanych z elektryfikacją, czy wreszcie produkcję samochodów elektrycznych w dłuższym terminie, to mogą być sektory, które w tym wielobiegunowym świecie mogą być relatywnie silne.
tu jakby płynnie mogę przejść właśnie do naszego trzeciego tematu, jakim jest dekarbonizacja i elektryfikacja. Tu jeszcze nasz gość, czyli pan Jakub Wiech, w dalszej części swojej prezentacji jakby w tym temacie się specjalizuje, tu pewnie jeszcze wiele ciekawych rzeczy powie. Natomiast no tak w skrócie jakby ten temat drugi i trzeci no bardzo mocno wiążą się ze sobą, no bo to jakby też jest jakieś pole rywalizacji pomiędzy światowymi mocarstwami, jakby dostęp do surowców energetycznych, jak widzieliśmy w roku 2022 po rozpoczęciu wojny tak Rosji i Ukrainy, jest bardzo ważny. No i to jakby zarówno walka z ociepleniem klimatu, jak i właśnie zabezpieczenie tych dostaw surowców jest w ramach elektryfikacji jakby konieczne do zrobienia, to i szczególnie w Europie, więc widzimy, że jakby ten trend zarówno ze strony takiej geopolitycznej, jak i ze strony walki o ochronę środowiska będzie miał miejsce, będzie kontynuowany. No i tu liczne programy inwestycyjne, tutaj w przypadku Stanów Zjednoczonych program IRA, czyli Inflation Reduction Act, czy tak zwany europejski plan Repower, no to w najbliższych latach, to jeżeli dobrze liczymy, to jest ponad 6 biliardów, czy bilionów, przepraszam, dolarów kapitału tak na wsparcie tych inwestycji w zieloną energię, więc no tutaj zdecydowanie ten kapitał, szczególnie rządowy, na początku będzie płynął i te inwestycje przedsiębiorstw prywatnych wspierał. No i też jakby przeprowadzenie tej transformacji energetycznej w kierunku elektryfikacji, no w dłuższym terminie, mimo że początkowo jest to, czy może to być sprzyjające wyższej inflacji właśnie z uwagi na wyższy popyt na te surowce, które są potrzebne do tej transformacji czy produkty, no to w dłuższym okresie czasu jednak te koszty energii powinien nam zmniejszać i ta zmienność powinna być niższa. Więc no na tych, jakby na tym trendzie tutaj kilka sektorów zyskuje, no tutaj już czy pojazdy EV, czy właśnie te surowce do produkcji baterii, samochodów elektrycznych wymieniłem, no ale też tutaj jakby z obszaru przemysłowego, tak, producenci jakby w przemysłu, tak, czy magazyny energii, czy infrastruktura energetyczna, jakby tutaj przemysł taki elektrotechniczny powinien na tym korzystać, też w przemyśle budowlanym, tutaj jakby też ważne programy unijne mające na celu jakby no zwiększenie tej efektywności, na przykład w nowych budynkach, czy remonty starych budynków, czy tutaj te jakby nowe materiały budowlane, jakby te wszystkie kwestie związane z ociepleniem, nie wiem, z pompami ciepła, jakby z całą tą otoczką powinny radzić sobie dobrze. No i wreszcie też no, producenci tak tej zielonej energii, czy tej firmy zajmujące się bezpośrednio OZE, czyli odnawialnymi źródłami energii, no też naszym zdaniem są tym kierunkiem, który powinien radzić sobie dobrze, no tym bardziej, że właśnie na skutek podwyżek stóp procentowych, no w ostatnim roku gdzieś tutaj ten sektor OZE raczej miał na giełdzie swoją dekoniunkturę, no po tym też, jak on bardzo mocno rósł w okresie zaraz po COVID-zie, tu mieliśmy pewnie nawet jakąś lekką bańkę inwestycyjną, no tak teraz wyceny tych spółek powróciły na ziemię, czy nawet są gdzieś poniżej takich wieloletnich średnich, więc no to może być dobry moment na zainteresowanie się tym obszarem. Tym bardziej, że jak przedstawiłem, no tutaj te długoterminowe perspektywy są dobre, no i też te bardziej krótkoterminowe czynniki rynkowe, właśnie jak te wysokie stopy procentowe, które tutaj trochę jednak w niektórych obszarach te projekty inwestycyjne opóźniły czy utrudniły. Naszym zdaniem te właśnie stopy procentowe mają być niższe, więc no to może trochę tą koniunkturę w takim krótszym terminie tutaj w sektorze OZE też wspomóc. Kolejny sektor, czy jakby temat, który chciałem omówić, trochę może taka enigmatyczna nazwa, okazy poza wspaniałą siódemką. No chodzi tutaj o to, że za większość wzrostów na światowych giełdach w zeszłym roku odpowiadała grupa 7 spółek, ładnie określanych po angielsku Magnificent Seven, czy to są te spółki Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla, czyli jakby te największe, najwięksi technologiczni giganci ze Stanów Zjednoczonych. Tu oni korzystali zarówno jakby z oczekiwań na niższe stopy procentowe, tu jakby ten sektor tak najszybciej zaczął wyprzedzać to, co
to jakby co tutaj prognozujemy, jeżeli chodzi o tą strefę makroekonomiczną, no jak i też bardzo mocny wpływ tego tematu AI, tak, sztucznej inteligencji i jakby rozwoju tych spółek w tym obszarze. Więc tu jak widzimy na wykresie po lewej, tutaj mieliśmy w ostatnich latach też na bazie tej HOSY covidowej, tak, do czynienia z mocnymi wzrostami w tym sektorze. No i w związku z tym też, jak pokazujemy po prawej stronie, te wyceny spółek są wysokie na zarówno w porównaniu do pozostałych nawet spółek ze S&P 500, jak i do swojej jakiejś historycznej średniej. Więc widzimy tutaj szansę, że jakby no warto zdywersyfikować swoją ekspozycję, czyli jeżeli ktoś tu warto może jeszcze dodam, tak, te spółki mają bardzo duży udział jakby nie tylko w samym S&P 500, ale nawet w szerokim takim globalnym ETF-ie, tak, jeżeli chodzi o rynki rozwinięte, czy jakby globalny rynek akcji, no bo tu mógłbym taką statystykę podać, że właśnie w takim szerokim indeksie MSCI World spółki ze Stanów Zjednoczonych no, stanowią prawie 70% jakby udziału, a z tych 1510 spółek, które w tym MSCI World, te 7 spółek Magnificent 7 stanowi 21% kapitalizacji, więc widzimy tutaj bardzo dużą koncentrację. Więc no my tutaj w tym temacie inwestycyjnym rekomendujemy jakby, żeby inwestorzy zdywersyfikowali po prostu, tak, tą ekspozycję na te spółki poprzez inwestycje, no, czy w inne ETF-y, tutaj bardziej tematyczne sektorowo, czy w inne obszary geograficzne, czy no, nawet spółki IT, ale po prostu spoza Stanów Zjednoczonych, żeby no, trochę zrównoważyć, tak, ich udział w swoim portfelu. No i tutaj jakby widzimy dosyć szeroko jakby okazje inwestycyjne. Tutaj o cyberbezpieczeństwie wspominałem, no jest to sektor mocno wzrostowy, no ale także w związku z rozwojem AI, no to nie tylko te 7 spółek będzie korzystać, jakby cała branża półprzewodników, która też zresztą miała w ostatnim półtora roku swoje cykliczne spowolnienie, naszym zdaniem stopniowo powinna się odbudowywać. Jakby tutaj też inwestycje tych 7 spółek pozytywnie wpływają na inne spółki związane z infrastrukturą, czy chmurową, czy centra danych, czy też jakby związane z tematem 2 i 3 spółki związane z automatyką przemysłową, czy o czym jeszcze powiem w temacie 6 też spółki ochrony zdrowia, one też mogą, może to nie jest jakby taki sexy temat na razie, one też mogą korzystać bardzo mocno na tych rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją, więc widzimy tutaj dużo, dużo ciekawych, też wzrostowych, też dynamicznych sektorów, jakby nie tylko jakby te 7 wymienionych spółek. Oczywiście nie mówię, że tutaj trochę daleko mi jest osobiście porównywać tą sytuację, jak tutaj niektórzy komentatorzy porównują do bańki z roku 2000, gdzie wtedy to jednak mieliśmy o wiele wyższy poziom wycen, o wiele jakby mniej rozwinięte modele biznesowe wtedy tych największych spółek technologicznych względem tego, co jest teraz, więc raczej nie szafowałbym takimi medialnymi hasłami, że tu zaraz bańka pęknie w Stanach Zjednoczonych, że ten AI nie ma sensu. Raczej uważamy, że to ma sens, tylko po prostu po tak dobrym roku, jaki był rok 2023 w tym sektorze, no po prostu widzimy, że teraz zainteresowanie inwestorów może przejść w kierunku jakby no po prostu pozostałych spółek technologicznych. Jeżeli jesteśmy przy temacie dywersyfikacji, tutaj w temacie 4 mówiłem no, o sektorze akcji czy sektorze spółek technologicznych, natomiast tutaj też patrzymy tak szeroko, jeżeli chodzi o portfel akcji, obligacji, no bo tak jakby standardowo, tu szczególnie na rynkach zachodnich przyjmuje się taki modelowy portfel 60% akcji, 40% obligacji. No i on tutaj w ostatnich no, ponad 10 czy 20 czy pewnie 30 latach działał bardzo dobrze. No dlaczego on działał bardzo dobrze? No bo mieliśmy ujemną korelację pomiędzy akcjami i obligacjami, czyli oznacza to, że w przypadku jakby dobrej koniunktury gospodarczej akcje mocno rosły, gdzieś tam obligacje powiedzmy stały w miejscu. I odwrotnie, w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej, okej, akcje spadały, natomiast no, obligacje zyskiwały na wartości, jakby ten portfel uzupełniał się, mieliśmy dobrą stopę zwrotu, a o wiele jakby niższą zmienność.
Natomiast no to jakby ta prawidłowość z tych ostatnich 20 lat występowała dlatego, że mieliśmy do czynienia po pierwsze z trendem no, spadkowych stóp procentowych, no i przede wszystkim dlatego, że był ten trend spadkowych stóp procentowych był możliwy dzięki niższej inflacji, czyli tak jak tu prezentujemy na wykresie po lewej, taki może trochę bardziej skomplikowany, no ale poszczególne kropki, no to jest właśnie korelacja, tak, pomiędzy stopami, takimi trzyletnimi stopami zwrotu akcji, obligacji na rynku amerykańskim. No i widzimy, że gdzieś jak taka kilkuletni, powiedzmy taki średnioroczny poziom inflacji, tutaj mówimy o inflacji bazowej, jest poniżej 3%, no to mamy raczej do czynienia z ujemną korelacją pomiędzy akcjami i obligacjami, czyli jakby obydwie klasy aktywów uzupełniają się. Natomiast no w środowisku wyższej inflacji no mamy pozytywną korelację pomiędzy akcjami i obligacjami, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że z takimi okresami, jak na przykład no mieliśmy do czynienia szczególnie w 2022, że naraz jakby rynek akcji i obligacji traci na wartości, no czyli o wiele jakby ciężej znaleźć tu jakieś bezpieczne przystanie. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia też naraz ze wzrostami na rynku akcji i obligacji, tutaj szczególnie pod koniec roku, więc widzimy, że ta pozytywna korelacja utrzymuje się, no tu akurat w takim bardziej pozytywnym dla inwestorów scenariuszu, że obydwa rynki akcji i obligacji rosną. Natomiast no widzimy tutaj jakby szansę czy ryzyko, że gdzieś przy tej wyższej inflacji jednak ta korelacja pomiędzy akcjami i obligacjami no może być mniej korzystna, tak, niż to miało miejsce w latach poprzednich, więc pojawia się konieczność uzupełnienia tego portfela o inne klasy aktywów. No i tu jakby pierwszą, jakby taką najważniejszą naszym zdaniem klasą aktywów no to są surowce. Tutaj szczególnie bym zwrócił uwagę na rynek złota, no tu przykładowy na wykresie prawej taki wykres pokazujący portfel składający się z trzech części, czyli 50% akcji, 30% obligacji, 20% złota na tle jakby poszczególnych składników, tak, czyli złoto, indeks obligacji, indeks akcji globalnych. No i tu widzimy, że taki zdywersyfikowany portfel dostarcza bardzo zbliżoną stopę zwrotu, no jednak te wahania jakby całego portfela są o wiele niższe. Więc warto tutaj rozważyć tak tą dywersyfikację. No tu mówiłem tak o tych surowcach szlachetnych, czy głównie złoto, no też częściowo surowce przemysłowe, czy tutaj nawiązując do tych wcześniejszych tematów właśnie związanych z elektryfikacją, czy właśnie tutaj inwestycjami w ten obszar przemysłu, też tak samo rynek infrastruktury, tu jakby się trochę te tematy czy te kierunki inwestycyjne powtarzają, natomiast no to widać ładnie, jak to się jakby zazębiają te wybrane przez nas tematy, no bo też rynek infrastruktury stanowi pewną dywersyfikację dla naszego portfela. No o produktach strukturyzowanych też mówiliśmy, tutaj jakby inwestor z góry zna profil wypłaty, ma ochronę kapitału, więc no to jest też produkt jakby no nieco mniej skorelowany z, tak bezpośrednio z rynkiem akcji czy obligacji. No też mogą być oczywiście takie fundusze inwestycyjne stosujące strategie alternatywne, no przy czym tu oczywiście trzeba dodać, że gdzieś tak bezpośrednio na rynku polskim no nie ma ich dużo, czy jakby ten dostęp jest utrudniony, no tu bardziej dla większych inwestorów, czy bardziej gdzieś kierunek wealth management, no to takie rozwiązania są bardziej dostępne. No i wreszcie temat szósty, tutaj demografia, rewolucja sektora ochrony zdrowia. To jakby zarówno wydaje nam się, że takie czynniki długoterminowe, jak i krótkoterminowe mogą być w tym roku pozytywne dla sektora ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o takie długoterminowe tło, no to tutaj mamy kilka takich przesłanek. No po pierwsze mocne starzenie się społeczeństwa, tutaj zgodnie jakby z prognozami demograficznymi, populacja ludzi tak na świecie powyżej 60 roku życia podwoi się globalnie do 2050 roku. Takich ludzi w tym wieku będzie ponad 2 miliardy, więc no to jest pierwszy czynnik, który te wydatki na ochronę zdrowia jakby potęguje. No poza starzeniem jakby takie choroby przewlekłe, tak głównie otyłość, tak, która się podwoiła na świecie od lat 70. Średnia długość życia też rośnie tutaj właśnie
według prognoz do takich globalnych do 2050 roku średnia długość życia ma wzrosnąć z 70, z prawie 72 do ponad 77 lat, więc no tutaj też jakby zajmowanie się takimi osobami starszymi, jakby też większa liczba chorób, te nakłady będzie jakby na ochronę zdrowia pobudzać. No też choroby przewlekłe, tak i poza jakby od, czy poza otyłością choroby przewlekłe, jak właśnie cukrzyca, rok, dolegliwości sercowo-naczyniowe też są w trendzie wzrostowym, więc no tutaj mamy jakby z czego się leczyć. No i ponadto też pandemia COVID z taką jakby świadomość trochę w społeczeństwie pobudziła właśnie tego zdrowego stylu życia, czy jakby konieczności dbania o siebie, więc no tutaj też jakby od strony popytu takiego trochę konsumenckiego też, też mamy jakby motyw, czy taką myśl przewodnią. No jeżeli chodzi o te argumenty krótkoterminowe, no tutaj sektor ochrony zdrowia, jeżeli spojrzelibyśmy na takie indeksy sektorowe, no on w zeszłym roku nie urósł tak mocno, jak chociażby sektor technologiczny, czy w zasadzie gdzieś ta stopa zwrotu była w okolicach zera. Tutaj można powiedzieć, że trochę sektor ochrony zdrowia odchorowuje, mówiąc przewrotnie, COVID, no bo wtedy mieliśmy też dosyć mocne wzrosty notowań spółek w tym obszarze, mocne wzrosty nakładów inwestycyjnych, tutaj w obszarze takim bardziej spółek biotechnologicznych też jakąś taką lekką bańkę inwestycyjną. Jakby natomiast no, te wyceny tych spółek też powracają na ziemię. Tutaj jakby też to, co wspominałem wcześniej, czyli tutaj rozwiązania oparte o AI, ten sektor będą wspierać. No tu jakby powinny one wspierać obniżenie kosztów badań nad nowymi lekami. No i tu jak pokazuję na slajdzie, po prawej stronie tutaj coraz większy odsetek spółek, jakby coraz większe pieniądze właśnie na te rozwiązania AI-owe, czy jakby machine learning właśnie związane z tymi nowymi technologiami chce przeznaczać. Więc no, naszym zdaniem jakby pozwoli to na coraz szybsze odkrywanie nowych leków, wprowadzanie ich do produkcji. No i to właśnie w długim, zarówno w krótkim, jak i w długim terminie dla inwestycji w tym sektorze powinno być sprzyjające. No tu może jakiś bardziej, mogę powiedzieć, konkretnych celów nie mamy. No to jakby cały temat jest o jednym sektorze ochrony zdrowia, jakby usług związanych z ochroną zdrowia, czy też tutaj być może gdzieś spółek naokoło związanych z konsumpcją i takim zdrowym trybem życia, no które właśnie w takim długim terminie powinny radzić sobie naszym zdaniem dobrze. No i jeżeli chodzi o tutaj naszą część prezentacji biura maklerskiego, to by było na tyle. Także ja na razie dziękuję ze swojej strony, także zapraszam na scenę pana Jakuba, no i też przypominam o możliwości zadawania pytań na czacie tutaj po trzeciej części, z chęcią na nie odpowiemy. Przepraszam cię bardzo mocno, Michał, pokazałeś piękny slajd, do którego chciałem cię zaprosić, byś jeszcze o kroczek wrócił. Zajmę państwu tylko sekundkę. Ten poprzedni, czyli na koniec naszej prezentacji. Chciałem po prostu się podzielić dobrą informacją. Po długich miesiącach testów, wdrożeń, zapytań w kierunku klientów, jak może wyglądać dobra aplikacja mobilna do handlowania na giełdach, do śledzenia kursów, do składania zleceń, do wykorzystywania rekomendacji inwestycyjnych, do patrzenia, które rekomendowane spółki można kupić, które sprzedać poprzez jeden przycisk. Zbudowaliśmy aplikację mobilną. Zachęcamy państwa do wejścia na naszą stronę internetową, ściągnięcia tej aplikacji w sklepie, czy Playa, czy Apple Store'a. Uważamy, że to jest świetne rozwiązanie, bardzo ergonomiczne, dopasowane do dzisiejszych czasów. Mamy czym się pochwalić i do tego państwa również zachęcam, żeby nas przetestować i skorzystać z naszego nowego rozwiązania. Także panie Kubie, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale bardzo chętnie chciałem się pochwalić nową zabawką. Nic się nie stało. Dziękuję bardzo za możliwość rozmowy z państwem. Ja nazywam się Jakub Wiech, jestem redaktorem naczelnym serwisu Energetyka 24 i zostałem poproszony o to, żeby zarysować taki kontekst, powiedzmy, transformacji
energetyczno-klimatycznej jako pewnego wyzwania inwestycyjnego czy wyzwania gospodarczego dla państw świata, przede wszystkim dla Polski. I w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dosyć dobrze pokazano, jak wielkim jest wyzwaniem transformacja energetyczno-klimatyczna. Stało się bowiem wiele rzeczy, które uzmysłowiły, że jest to tak naprawdę nowy paradygmat gospodarczy, który będzie warunkował możliwości rozwoju państw, rozwoju przedsiębiorstw czy rynków w najbliższych dekadach. W zasadzie można powiedzieć, że w całym XXI wieku. Natomiast tak na początek oczywiście bardzo krótki wstęp, jeżeli chodzi o powody tej transformacji, bo do transformacji tak naprawdę przystępują wszystkie kraje świata i to było doskonale widoczne podczas ostatniego szczytu COP28 w Dubaju, gdzie podpisano w deklaracji decyzję dotyczącą odchodzenia od paliw kopalnych. W zasadzie wszystkie kraje naszej planety zgodziły się na udział w tej transformacji właśnie między innymi poprzez decyzję dotyczącą wychodzenia z paliw kopalnych w ciągu najbliższych lat. Tutaj można mieć oczywiście zarzuty co do harmonogramu czy w pewnych niejasności, jeżeli chodzi o mechanizmy powiedzmy przymusu względem egzekwowania tej decyzji, natomiast decyzja polityczna zapadła i z paliw kopalnych będziemy rezygnować. Ma to związek z zaburzeniami klimatycznymi, w których rok 2023, czyli rok ubiegły, jest dobrym przykładem z tego względu, że to był najcieplejszy rok w historii pomiarów. To był rok w pewnych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak na przykład pożary w Ameryce Północnej, susze i powodzie przeplatające się ze sobą w Grecji, czy też zaburzenia, jeżeli chodzi o na przykład poziom wody w kanale panamskim, co rzutuje chociażby na światowy handel. I ze względu na to zjawisko, ze względu na antropogeniczne globalne ocieplenie, kraje świata podejmują działania w kwestii transformacji energetycznej, których wspólnym mianownikiem jest dekarbonizacja, czyli mówiąc szeroko, odchodzenie od paliw kopalnych, przede wszystkim zaś od paliw w energetyce, ale też w transporcie, czy zmiany dotyczące na przykład rolnictwa, sektora budynków. Natomiast jeżeli spojrzymy na modele transformacji przyjęte w różnych miejscach na świecie, w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach, to widzimy, że transformacja energetyczna jest pewnego rodzaju fasadą do tego, żeby wprowadzać pewne głębokie polityki gospodarcze i w zasadzie można powiedzieć, że transformacja energetyczna, klimatyczna ma na celu stworzenie zupełnie nowego paradygmatu gospodarczego. Paradygmatu opartego na zasadzie kto emituje, ten płaci i ten właśnie paradygmat będzie wyznaczał konkurencyjność czy to krajowych gospodarek, czy konkretnych przedsiębiorstw działających na tych rynkach, na tych gospodarkach, czy też będzie wpływał na przykład na zasobność w poszczególnych społeczeństw, czy właśnie możliwości inwestycyjne, ale też będzie wyznaczał kierunki inwestycyjne, bo już w tym momencie dokonuje się takie kalibrowanie, jeżeli chodzi o kierunki inwestycji, gdzie paliwa kopalne są coraz bardziej, powiedzmy, stygmatyzowane, czy spoczywa na nich coraz większy odium zniechęcający inwestorów i pojawiają się trudności na przykład z ubezpieczaniem w inwestycji w te nośniki energii, czy też z pozyskaniem finansowania dłużnego. Natomiast teraz chciałbym przejść do analizy takich trzech największych gospodarek, czyli gospodarki chińskiej, gospodarki amerykańskiej, gospodarki europejskiej pod kątem tego, co one zaszyły w swoich transformacjach energetycznych i też co zamierzają zrobić, jeżeli chodzi o pewne przewagi konkurencyjne czy nowe możliwości gospodarcze, jeżeli chodzi właśnie o realizację swoich polityk energetyczno-klimatycznych. Natomiast warto zaznaczyć, że powiedzmy w tych gigantycznych mechanizmach, którymi są polityki klimatyczne i klimatyczno-energetyczne, tkwią potężne pieniądze, pieniądze, których będzie coraz więcej, pieniądze, które wynikają właśnie między innymi z powiedzmy kierunkowania inwestycji, czy też z inwestycji publicznych. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane z roku 2022, bo dane z roku 2023 jeszcze nie w pełni są dostępne, to tam widzieliśmy, że światowa polityka klimatyczna, czyli nakłady wszystkich państw świata i gospodarek na kwestie związane z dekarbonizacją, z odchodzeniem od paliw kopalnych, pochłonęła około 800 miliardów dolarów w ciągu jednego roku.
połowa z tych pieniędzy została wydana przez jedną gospodarkę świata, przez gospodarkę chińską, która, jeżeli spojrzymy tak przekrojowo, staje się powoli liderem, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. I czy to dużo, czy to mało? No oczywiście, jeżeli porównamy w nakłady z chociażby wydatkami Stanów Zjednoczonych na zbrojenia, no to może się okazać, że światowa polityka klimatyczna to jest taki jeden budżet obronny USA, natomiast te kwoty będą rosnąć, bo coraz więcej państw przystępuje do intensywnych inwestycji w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej i też coraz więcej państw, powiedzmy, wchodzi na taki grunt konkurowania z innymi gospodarkami, z innymi też podmiotami, jeżeli chodzi o tę specyficzną płaszczyznę. Więc teraz przechodząc już do konkretnych gospodarek. Tutaj jeżeli spojrzymy na to, co się działo w Unii Europejskiej, to tak jak mówiłem wcześniej, Unia Europejska powoli ustępuje miejsca, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną w gospodarce chińskiej. Unia była przez długi czas absolutnym światowym liderem transformacji energetycznej. To w Unii Europejskiej transformacja energetyczno-klimatyczna zaczęła się jako pierwsza, tak można powiedzieć, bo jej początek jest datowany mniej więcej na rok 2000, kiedy w Niemczech przyjęto tak zwaną ustawę EEG, która gwarantowała wsparcie finansowe dla rozwoju źródeł energetyki odnawialnej i to właśnie niemiecka gospodarka uruchomiła takie domino w innych europejskich krajach, które zaczęły wchodzić na grunt gwałtownej transformacji w tym naszym współczesnym rozumieniu. Wcześniej gospodarki europejskie też przystępowały do takiej transformacji, było to po roku 1973, więc w embargu arabskim na dostawy ropy naftowej, tutaj na przykład Francja przodowała, jeżeli chodzi o budowę swoich takiej floty reaktorów jądrowych, natomiast obecnie Unia Europejska przystopowała, jeżeli chodzi o swoje, powiedzmy, takie ambicje klimatyczne, z tego względu, że wpadła w dużą zadyszkę związaną z kolejnym kryzysem energetycznym, który miał miejsce 50 lat po tym pierwszym z lat 70., czyli po kryzysie związanym z rosyjską agresją na Ukrainę, pełnoformatową wojną, która wybuchła w Ukrainie w roku 2022. No i Unia Europejska jako największy odbiorca rosyjskich surowców przed tym konfliktem ucierpiała najmocniej, jeżeli chodzi o przerwy w ich dostawach wynikające z sankcji, ale też z działań politycznych Rosji i widać między innymi po danych dochodzących z gospodarki niemieckiej, że to uderzenie było bardzo mocne, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Pozbawienie nas rosyjskich surowców kosztowało europejskie państwa około w tym momencie 1000 miliardów euro, które zostały wrzucone na rynek celem łagodzenia skutków kryzysu energetycznego. To jest taka szacunkowa kwota liczona od roku 2021, czyli od momentu, kiedy Rosjanie zaczęli ograniczać podaż gazu dostarczanego na rynki europejskie, aż do końca roku 2023. No i to jest gigantyczna kwota, którą można nazwać kosztem politycznym uzależniania się od jednego dostawcy i nieprowadzenia odpowiedniej polityki dywersyfikacji. Natomiast kryzys energetyczny to nie jest jedyne zmartwienie w Europy, bowiem kolejnym jest pewnego rodzaju wojna handlowa, która już trwa, zwłaszcza pomiędzy Unią Europejską a Chinami i ją widzimy z kolei na pułapie motoryzacji. Unia Europejska ustami szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ogłosiła, że będzie prowadzić jako Komisja Europejska dochodzenie antydumpingowe wobec chińskich samochodów elektrycznych, podejrzewając, że te towary, te produkty zostały wprowadzone na unijny rynek przy takim cichym, nietransparentnym wsparciu, jeżeli chodzi o chińskie władze i chińską gospodarkę. Po prostu ich cenę zaniżono poprzez utajone subsydia, które gdzieś tam w łańcuchu produkcji zostały dodane, tak żeby koszt końcowy takiego pojazdu elektrycznego był niższy i dzięki temu chińskie spółki, zwłaszcza spółka BYD, która w tym momencie zdetronizowała Teslę, czyli potentata amerykańskiego, jeśli chodzi o elektromobilność w pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych samochodów elektrycznych. Unia Europejska podejrzewa, że chińskie spółki właśnie w sposób takiego nietransparentnego dumpingu weszły na
coraz to nowe tereny, jeżeli chodzi o rynek europejski, i wypierają stamtąd z producentów europejskich. No i można traktować te działania jako sposób w takiej pośredniej ochrony europejskich koncernów samochodowych przed konkurencją ze strony chińskiej. I ta decyzja ze strony Unii Europejskiej spotkała się z bardzo ciekawą odpowiedzią Chin, mianowicie kiedy w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy doszło do pewnego takiego podsumowania roku ze strony chińskiej, władze Chin ogłosiły, że będą wszczynać podobne postępowanie antydumpingowe, jeżeli chodzi o import europejskich alkoholi, zwłaszcza brandy, która, jak się okazuje, jest eksportowana głównie przez Francję. Francja odpowiada za 99,9% eksportu tego alkoholu. I to jest ciekawe o tyle, że to właśnie Francja najmocniej zachęcała do przeprowadzenia takiego dochodzenia antydumpingowego ze strony europejskiej dotyczącego chińskich elektryków, więc można traktować to postępowanie prowadzone przez Chiny jako swego rodzaju odpowiedź, taką mocno polityczną w kwestii właśnie tego działania francuskiego. Natomiast Europa dostała do ręki w ciągu ostatnich miesięcy istotne narzędzie, które może zostać użyte jako taka droga do odbudowy pozycji względem Chin, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. To jest CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, mechanizm cła węglowego wymierzony w produkty, które pochodzą z gospodarek o wysokiej intensywności emisji, czyli między innymi z produkty z gospodarki chińskiej, i ten mechanizm po prostu będzie dociążał je na granicę Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o import określonego katalogu produktów, tak żeby wyrównać możliwości konkurencyjne względem producentów europejskich, i też żeby zabezpieczyć się przed ewentualną ucieczką emisji, to znaczy żeby nie opłacało się przenosić produkcji, a więc także i emisji, do krajów trzecich, które nie ponoszą tak dużych ciężarów związanych z ochroną klimatu i środowiska jak w kraje europejskie. Natomiast tutaj warto zauważyć, że ta wojna, która się toczy między Unią Europejską i Chinami, jest dla Europejczyków bardzo ryzykowna, z tego względu, że Unia Europejska jest w tym momencie ogromnie uzależniona od importu kluczowych towarów z Chin, kluczowych także pod kątem transformacji energetycznej. Tutaj taki przykład: 9 na 10 paneli fotowoltaicznych, które są montowane w Unii Europejskiej, to są panele produkcji chińskiej. Jeżeli porównamy stopień, powiedzmy, udziału poszczególnych państw czy organizacji międzynarodowych w eksportach, to widzimy, że dla Unii Europejskiej Chiny są względnie niewielkim partnerem eksportowym, bowiem one odpowiadają za około 9% unijnych eksportów, to jest niewiele więcej niż Szwajcaria. Tymczasem Chiny eksportują do Europy bardzo dużo, około 20%, 1/5 chińskiego eksportu to jest Europa, jeżeli chodzi o wartość, i to pokazuje skalę uzależnienia Europejczyków, jeżeli chodzi o towary pochodzenia chińskiego, zwłaszcza te, które są używane do transformacji energetycznej. Tutaj jeszcze jeden bardzo ważny przykład dotyczący samochodów elektrycznych. Chiny są największym producentem baterii na świecie, one odpowiadają za około 77% produkcji tych urządzeń i też kontrolują dostawy kobaltu, bowiem są największym partnerem handlowym Demokratycznej Republiki Konga, czyli kraju, który jest największym producentem tego surowca. Działają tam za pośrednictwem swoich spółek, między innymi za pomocą spółki CMOC, i mają aktywa wydobywcze w DRK, co sprawia, że mogą wywierać pewne naciski gospodarcze, polityczne, jeżeli chodzi o łańcuch dostaw kobaltu, który jest bardzo potrzebny dla utrzymania funkcjonowania rynku elektromobilnego. Więc Europa, można powiedzieć, że jest zagrożona przy takiej eskalacji tego konfliktu dalszym
powiedzmy naciskiem, możliwym naciskiem Chin na łańcuchy dostaw kluczowe dla transformacji energetycznej. To by było bardzo niebezpieczne dla Europejczyków, pewnego rodzaju takie przebłyski tego widzieliśmy przy okazji pandemii, kiedy ze względu na okres lockdownów ograniczony był transport kluczowych materiałów, produktów do Europy, między innymi właśnie z Chin, i to spowodowało spowolnienie w transformacji energetycznej Europy, widoczne chociażby w gospodarce niemieckiej. Natomiast jeżeli spojrzymy na Chiny, to tutaj widzimy właśnie pod kątem pewnych takich związków z sytuacją w Europie, ten rozwój Chin jako gospodarki, która stawia sobie na cel transformację energetyczną i wykorzystywanie tego procesu do budowy nowych przewag, budowy nowych zależności. Proszę Państwa, Chiny to jest kraj, który wydaje najwięcej na transformację energetyczną w tym momencie na świecie, wydaje więcej niż Unia Europejska, Stany Zjednoczone razem wzięte, wydaje też pieniądze, które mają na celu budowę takich własnych możliwości chińskich, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo za te kwoty rozbudowuje chociażby właśnie swój segment produkcji samochodów elektrycznych. Chiny są największym rynkiem na świecie, jeżeli chodzi o elektromobilność. Działają bardzo ekspansywnie, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i ich produkcję. I tutaj bardzo ciekawy przykład węgierski, bowiem Węgry stają się takim przyczółkiem Chin w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o lokowanie fabryk związanych z elektromobilnością. To właśnie na Węgrzech swoje fabryki baterii lokują chińskie przedsiębiorstwa, takie jak CATL, największy chiński producent baterii, i też właśnie w kraju Viktora Orbana dokonuje się taka, powiedzmy, takie zacieśnianie relacji między partnerem chińskim a Węgrami, widoczne również na poziomie polityki europejskiej, bowiem jak się okazuje, Węgry potrafiły na przykład jako jedyny kraj Unii Europejskiej sprzeciwić się Europejskiemu Paktowi na rzecz Energetyki Wiatrowej, który godzi w interesy Chińskiej Republiki Ludowej, godzi w interesy chińskich spółek, natomiast wzmacnia interesy spółek europejskich. Viktor Orban jako też jedyny przywódca Unii Europejskiej, czy kraju Unii Europejskiej, wybrał się na forum inicjatywy One Belt, One Road do Chin, gdzie spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem, co również jest pewnym sygnałem politycznym dotyczącym zbliżenia z Chinami, natomiast też warto tutaj zauważyć, że Chiny będą starać się w najbliższych latach dążyć do wzmocnienia swojego potencjału jako eksportera kluczowych technologii czy produktów związanych z transformacją energetyczną. One osiągają dzięki przede wszystkim globalizacji, która była dla Chin, czy może z której Chiny skorzystały najbardziej ze wszystkich gospodarek świata, no i też z własnych mocy produkcyjnych, które stale rozwijają w zakresie chociażby fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej. Chiny są światowym liderem, jeżeli chodzi o instalacje oddawane w tych technologiach. Żaden inny kraj nie buduje tak dużo źródeł odnawialnych jak Chiny. Chiny są też liderem, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Tam się buduje teraz 11 reaktorów jądrowych. Żadne inne państwo nie prowadzi tak szerokiego planu budowy w zakresie energetyki jądrowej. Chiny są co prawda też liderem, jeżeli chodzi o energetykę węglową, ale ten, powiedzmy, udział tej technologii w chińskiej produkcji energii spada. Spada też tak zwany współczynnik wykorzystania mocy w chińskiej energetyce, jeżeli chodzi o moce węglowe. On już spada nie z dekady na dekadę, tylko już z roku na rok widzimy ten spadek bardzo dobrze. Po prostu chińskie elektrownie węglowe są coraz rzadziej używane ze względu na przyrost mocy w nowych źródłach, w źródłach niskoemisyjnych. Chiny się po prostu dostosowują do tego nowego paradygmatu, którym jest paradygmat, kto emituje, ten płaci. Chiny nie chcą płacić, więc nie chcą też emitować, a przy okazji chcą dokonać takiej ekspansji, jeżeli chodzi o rynki trzecie, za pomocą swoich produktów związanych z transformacją energetyczną. Kolejna gospodarka, która również
korzysta na takim osłabieniu czy pewnym, w pewnych zawirowaniach, w które wpadła Europa, to są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone dokonały w ciągu ostatnich miesięcy bardzo istotnego kroku, jeżeli chodzi o rozwój własnej polityki klimatycznej, bowiem przyjęły tak zwaną ustawę IRA, czyli Inflation Reduction Act. To jest ustawa, która tytularnie jest nazwana ustawą antyinflacyjną, ale de facto jest to polityka klimatyczna. Jeżeli spojrzymy na jej przepisy, to widzimy, że to jest tak naprawdę, no, można powiedzieć, tout proportion garde, amerykański Fit for 55, potężna machina wspierająca rozwój określonych technologii związanych z transformacją energetyczną. I w ramach tejże ustawy, w ramach IRA, wprowadzono między innymi ulgę podatkową, ulgę inwestycyjną i ulgę produkcyjną dotyczące sektora nowych technologii, takich jak źródła odnawialne, też technologie baterii, akumulatorów, technologie efektywności energetycznej. To są ulgi, które dotyczą podatków federalnych i są bardzo korzystne właśnie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się w zakresie tych nowych rozwiązań technologicznych służących transformacji energetycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję nisko- i zeroemisyjnej energii elektrycznej oraz ciepła. Tak samo IRA wprowadza pakiety subsydiów w postaci na przykład instrumentów pożyczkowych, które opiewają na około 100 miliardów dolarów i jest to gigantyczny zastrzyk inwestycyjny dla amerykańskiego rynku i już teraz następuje pewne przesterowanie nie tylko amerykańskiej, ale też na przykład europejskiej gospodarki właśnie na cele związane z wykorzystaniem tych opcji, które IRA gwarantuje i to na przykład widzimy po branży motoryzacyjnej, gdyż na przykład ze strony niemieckich producentów samochodów, mówię tutaj o koncernie Volkswagen, płynęły takie głosy, że rynek amerykański może okazać się bardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o inwestycje w takie sektory motoryzacji jak elektromobilność, niż rynek europejski. I tutaj Volkswagen wstrzymał decyzję o lokowaniu fabryki baterii dla swoich samochodów elektrycznych w roku 2023 do momentu, no, można powiedzieć, odpowiedzi Unii Europejskiej na taką ofertę czy na opcję, którą Volkswagen dostał, jeżeli chodzi o lokowanie tego zakładu w Stanach Zjednoczonych. Opcję, która gwarantowała tej niemieckiej spółce około 10 miliardów dolarów w formie czy to właśnie pożyczek czy ulg podatkowych, jeżeli chodzi o rozwój tego zakładu. I to pokazuje tylko, że Stany Zjednoczone rzucają Europejczykom pewną rękawicę, jeżeli chodzi o konkurencję. I ta rękawica została rzucona bardzo mocno. Miałem przyjemność brać udział w spotkaniu w maju ubiegłego roku, w którym brali też udział dyplomaci oraz dziennikarze amerykańscy. I tam wprost wybrzmiało, że USA traktują ustawę IRA jako sposób w konkurencji z Europejczykami, jako wykorzystanie tego, że no Europa na swoich barkach rozwinęła technologie dotyczące transformacji energetycznej, które teraz mogą stać się technologiami amerykańskimi, to znaczy technologiami, które wesprą gospodarkę amerykańską, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie w tamtejszej transformacji energetycznej. Więc to jest po prostu wyzwanie, przed którymi staje Bruksela, więc można tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że Europa walczy w tym momencie na dwa fronty, bo nie tylko odpowiada na agresywne zapędy Chin, jeżeli chodzi o te technologie związane z transformacją energetyczną, ale też musi kontrować działania Stanów Zjednoczonych, które no, wyciągają rękę po chociażby etaty związane z transformacją energetyczną. I można zastanowić się, jak na tle tej układanki wygląda Polska i ja uważam, że wygląda bardzo źle, to znaczy u nas nie ma takiego strategicznego myślenia na poziomie politycznym, jeżeli chodzi o politykę energetyczno-klimatyczną. W ogóle transformacja energetyczna Polski jako proces rozpoczęła się mniej więcej w 2019 roku, kiedy uznano na poziomie politycznym, że nie ma odwrotu od tego procesu, od tego przedsięwzięcia,
przedsięwzięcia i to właśnie w roku 2019 zaczęto wprowadzać elementy zmiany w polskiej energetyce, które można nazwać kompleksową transformacją energetyczną. Wcześniej polska energetyka była zmieniana raczej wyspowo, nie było spójnej wizji, jej zresztą też w tym momencie brakuje, bo mamy na przykład nieaktualne już dokumenty rządowe, takie jak polityka energetyczna Polski do 2040 roku, które nie mogą się doczekać uaktualnienia, a które no, powinny być taką mapą drogową dla rozwoju polskiej energetyki. I tracimy na tym, że niestety nie jesteśmy w stanie dopasować się do trendów, jakie obserwujemy w światowych gospodarkach, jakie światowe gospodarki jasno przejawiają. I to może wiązać się z po prostu utratą pewnych szans, czy to inwestycyjnych, czy w takich powiedzmy natury geostrategicznej dla Polski, ale szans bardzo ważnych i unikatowych w swoim zakresie. Jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w polskiej energetyce w ciągu ostatnich lat, na to, co może się wydarzyć w ciągu następnych, to widzimy, że przed nami bardzo trudny czas. Po pierwsze, mamy przestarzały system energetyczny, który może okazać się niewydajny, jeżeli chodzi o produkcję energii na potrzeby rozwoju gospodarki. Grozi nam luka węglowa, czy inaczej luka generacyjna, czyli po pierwsze deficyt mocy i deficyt też mocy nisko i zeroemisyjnych. Ten deficyt mocy powoli już zaczyna doskwierać w sezonach zimowych, kiedy mamy zwiększone zapotrzebowanie na moc. Często zdarza się, że ze względu na przykład awarie w niektórych jednostkach wytwórczych po prostu mamy za mało elektrowni pracujących w systemie, żeby zaspokoić zapotrzebowanie i musimy niekiedy nawet interwencyjnie ściągać moc z systemów państw ościennych. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w roku 2021, w roku 2022. Spodziewano się, że dzisiaj, w dniu, w którym prowadzimy tę rozmowę, mogła wystąpić podobna sytuacja. Na szczęście trochę nas uratowało to, że było dzisiaj pogodnie, ale i tak pobiliśmy rekord zapotrzebowania na moc. On przebił 28 gigawatów i tutaj fotowoltaika odegrała taką rolę, można powiedzieć, stopującą pewne tendencje dotyczące możliwego zachwiania bilansem podażowo-popytowym w polskim systemie. Natomiast udało się zaspokoić nasze zapotrzebowanie. Niemniej ceny energii na polskim rynku konkurencyjnym były dosyć wysokie i będą raczej wysokie ze względu na wysoką emisję, którą okupiliśmy to, że pracowało dużo mocy w naszej energetyce, mocy głównie węglowej. I tutaj to porównanie, mamy 28 gigawatów zapotrzebowania na dziś, to jest taki rekord mocowy, zazwyczaj to zapotrzebowanie jest mniejsze, ono oscyluje wokół 22-23 gigawatów. W systemie mamy w tym momencie 60 gigawatów, z czego mniej więcej połowa to są moce węglowe, reszta to są głównie źródła odnawialne, przede wszystkim fotowoltaika oraz wiatraki, także niewielka ilość mocy gazowych. Natomiast w sytuacjach, w których na przykład dochodzi do awarii dużych bloków węglowych, a takie sytuacje się naprawdę zdarzają zatrważająco często obecnie, no to jeżeli nie mamy dostatecznej podaży mocy ze źródeł odnawialnych, jeżeli nie mamy dostatecznie dużych zapasów, rezerw, musimy ściągać moce z zagranicy, a sytuacja z naszymi węglówkami, elektrowniami węglowymi będzie się pogarszać, bo tym jednostkom grozi tak zwana śmierć technologiczna. One były budowane głównie za rządów Gomułki i Gierka i w tym momencie powinny być już wycofywane, zastępowane innymi mocami. 70 bloków węglowych w Polsce powinno być już zastąpionych czymś innym. Więc to jest pewna skala tego problemu, z którym się mierzymy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że nawet 11 gigawatów mocy może nam braknąć w latach po roku 2030 i to jest ten właśnie deficyt mocowy, który wynika z tych czynników, o których mówiłem wcześniej. Na to się jeszcze nakłada polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Myśmy przespali pewne sygnały, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, impulsy do prowadzenia transformacji energetycznej i nie zareagowaliśmy odpowiednio, nie przystosowaliśmy naszego sektora energetycznego do wyzwań polityki klimatycznej i nie radzimy sobie z podstawowymi jej elementami, takimi jak system handlu emisjami, czyli po prostu system, który jest takim namacalnym sposobem na wprowadzenie tej zasady, o której mówiłem, czyli kto emituje, ten płaci.
system handlu emisjami dokłada po prostu koszt do emisji, sprawia, że wypuszczanie gazów cieplarnianych, w tym konkretnym przypadku dwutlenku węgla, ma swoją cenę i ta cena jest ponoszona przez spółki energetyczne. To jest cena ogromna, bo emisje są w tym momencie dosyć drogie względem poziomów, do których przyzwyczailiśmy się. W roku 2018 uprawnienie do emisji można było kupić za 5 euro, teraz jego cena to jest około 70-80 euro, więc istotna jest tutaj różnica. Tutaj kluczowy był rok 2021, gdzie ceny uprawnień do emisji zwiększyły się trzykrotnie, jeżeli chodzi o pułap, czyli trzy razy wzrosły w ciągu zaledwie 12 miesięcy, więc to jest bardzo mocny taki impuls, czy czynnik, który będzie podminowywał sytuację w naszej energetyce. Do tego trzeba dołączyć jeszcze kryzys energetyczny, który cały czas jest z nami na rynku europejskim i będzie jeszcze przez jakiś czas będzie tam pobrzmiewał, bo nie zasklepiliśmy jeszcze tej luki, którą widzimy na rynku surowców, jeżeli chodzi o brak surowców rosyjskich, to widać przede wszystkim chociażby w gospodarce niemieckiej, gdzie brakuje około 200 terawattogodzin z gazu, żeby wyrównać ten poziom, jeżeli chodzi o podaż tego surowca. On jest w tym momencie zmniejszony ze względu na zachowanie przemysłu, który ograniczył zużycie energii. No i też w Polsce są widoczne problemy wewnętrzne w postaci na przykład dosyć trudnej i wrażliwej sytuacji w branży wydobywczej, w górnictwie węgla kamiennego, ale też trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o w ogóle politykę, która jest dosyć napełniona emocjami, tak to eufemistycznie nazwijmy, i można się spodziewać, że te zawirowania wewnętrzne również będą przekładały się na efektywność działania instytucji państwa, jeżeli chodzi o prowadzenie transformacji energetycznej. Natomiast, proszę Państwa, każdy problem to jest szansa w przebraniu. Polska ma tych problemów sporo, ale ma też sporo szans. My trochę z tych szans już korzystamy. Na przykład udało nam się stworzyć nad Wisłą dosyć prężnie działający sektor produkcji baterii. My jesteśmy teraz drugim producentem baterii po Chinach, oczywiście z znacznie mniejszym udziałem w rynku, w zakresie około 5%, natomiast udało nam się ściągnąć te inwestycje, które w tą transformację energetyczną jakby kontrybuują do niej, i teraz nasze naczelne zadanie to jest poszerzenie floty tych inwestycji i tutaj patrzę przede wszystkim na sektor energetyki odnawialnej, na przykład możliwość budowy w Polsce takiego zaplecza infrastrukturalnego przy morskich farmach wiatrowych, bo my mamy w planach budować takie właśnie farmy i będziemy stawiać porty serwisowe, porty instalacyjne, będziemy budować flotę statków, ale także budować kompetencje w tym zakresie, więc tutaj możemy się naprawdę rozwinąć jako lokalny lider w tym zakresie. Sądzę, że też nasz rynek, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, przy założeniu, że te projekty będą realizowane, może być rynkiem, który będzie dostarczał zarówno infrastrukturę, jak i fachowców na potrzeby realizacji projektów jądrowych w Europie, a tego też będzie sporo, bo nastąpił tak zwany renesans jądrowy na starym kontynencie, ale nie tylko, na całym zasadzie świecie, więc możemy z tych szans korzystać, ale to będzie wymagać przede wszystkim konsekwencji politycznej, też woli politycznej, no i pewnego planu strategicznego, który musi zostać ukuty, żeby Polska stała się aktywnym graczem, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i związane z tym wyzwania gospodarcze. Także tutaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę i postawię kropkę. Panie Jakubie, bardzo dziękujemy za podzielenie się spojrzeniem, jeśli chodzi właśnie o analizę rynku energetycznego, i bardzo, bardzo ciekawe podsumowanie tego, w jaki sposób można postrzegać teraz geopolitykę w kontekście właśnie walki o dostęp do źródeł energii odnawialnej, powiedzmy, tak? W ostatnim czasie również jestem bardziej śledzącym pasywnie komentarze analityków rynku energetycznego, jeśli chodzi właśnie o OZE. Spodobało mi się porównanie właśnie inwestycji w OZE jako koszt, który powinniśmy ponieść, by się uniezależnić, czy spróbować zbudować gospodarkę europejską niezwiązaną z rynkiem surowcowym Rosji, albo w jakiś tam sposób oderwany geopolitycznie od Rosji, inaczej niż ponosząc te gigantyczne koszty rozwoju, skoku
cywilizacyjnego właśnie wykorzystania nowych technologii, rozwijania różnych gałęzi OZE, od fotowoltaiki, wiatr, poprzez unowocześnianie konwencjonalnych źródeł, inaczej niż ponoszenie takiego kosztu, ten rozwój pewnie jest niemożliwy. Natomiast widzimy już stopniowo pytania naszych słuchaczy, za co również bardzo dziękujemy i tutaj spróbujemy konsekwentnie na te pytania odpowiadać. Pozwolę sobie wybrać jedno z tych pytań, pierwsze, które widzę i pytanie, które padło na temat kierunków inwestycyjnych, odczytam może. Mając na uwadze proponowane przez Państwa kierunki inwestycyjne, czy warto również zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny w kruszce, złoto, srebro i platyna? Tutaj Pan Michał bardzo ciekawą prezentację przedstawił, że w chwili obecnej warto dywersyfikować portfel inwestycyjny inaczej niż dotychczas podręczniki z finansów, z inwestowania wskazywały, czyli że nie należy dywersyfikować portfeli tylko portfeli akcji, tylko portfelem obligacji, czyli że mieszać akcje z obligacjami czy w drugą stronę. Warto uwzględniać inne, bardziej alternatywne inwestycje. To chyba jest pytanie właśnie do tego. Odpowiem. Inwestowanie w fizyczne aktywa, te, które wymagają przechowania, posiadania i później specjalnego trybu upłynniania, jest bardzo niepraktyczne, jest ryzykowne i często się wiąże z gigantycznymi kosztami i ryzykami posiadania tychże właśnie aktywów. Gdyby Państwo chcieli inwestować w surowce, to są możliwości, które dzisiaj rynek finansowy, rynek kapitałowy umożliwia dużo prostszy, łatwiejszy i mniej kosztowny sposób, czyli że inwestowanie czy poprzez ETF-y oparte na poszczególne surowce, czy poprzez indeksy, które agregują te surowce, czy poprzez produkty strukturyzowane, które odzwierciedlają zachowanie poszczególnych surowców i te wszystkie właśnie wejścia, wyjścia na rynek, zajmowanie pozycji, ekspozycji na konkretne aktywo, jakim są surowce, jest dużo prostsze. Natomiast równolegle skomentuję jeszcze to pytanie tym, że inwestowanie bezpośrednio w pojedynczy surowiec, czy złoto, czy platyna, mimo że to brzmi wspaniale, bo to są szlachetne kruszce, wszystko, co w nazwie ma złoto, bardzo pozytywnie się kojarzy bardzo często inwestorom. Natomiast to są inwestycje niezwykle agresywne, niezwykle ryzykowne. Złoto jako nie jeden instrument finansowy ma gigantyczną zmienność. Potrafi w przeciągu bardzo krótkiego czasu stracić na wartości. W momencie, kiedy już nie ma koncentracji ryzyka wojny, pandemii, czegoś bardzo negatywnego, to co podbije cenę złota właśnie w górę, w momencie, kiedy świat się uspokaja, te okresy są częste i mogą być długie, złoto potrafi być bardzo tanie, więc inwestycja w złoto może przynosić gigantyczne straty, przed czym ostrzegamy, więc złoto, ewentualnie właśnie inne surowce szlachetne, platynowce, srebro, należy bardziej traktować jako dywersyfikator, który ułamkiem portfela może pomóc uniezależnić akcje czy obligacje i wynik portfela od tych dwóch aktywów podstawowych. Natomiast to jest niewielki dodatek, ale nie podstawowy nośnik portfela i nie dywersyfikator. Jeszcze tylko mogę jedno zdanie od siebie. No też tu najbardziej eksponujemy złoto, no bo tu jednak jest taka najczystsza właśnie ekspozycja, czy takie zabezpieczenie przed tymi wydarzeniami geopolitycznymi, czy wysoką inflacją, no bo tutaj takie surowce jak przytoczone srebro czy platyna, no to jeszcze w większej części trochę niż złoto zależą na przykład od kondycji sektora przemysłowego, no co już nam tą analizę utrudnia. No tu Jerzy straszyłeś zmiennością złota, no a tu należałoby też dodać, że srebro czy platyna są no jeszcze bardziej zmienne, więc no to jednak powiedzmy klasycznie w to złoto chyba jednak na przykład z tych trzech najbardziej byłoby takie odpowiednie do tego elementu dywersyfikującego portfel. To może teraz ja przeczytam drugie pytanie, to nie wiem, Jerzy, może do ciebie i potem ja też uzupełnię. Czy po tak dobrym zachowaniu WIG-u w 2023 roku wciąż widzicie potencjał na lepszy performance krajowych akcji niż indeksów zagranicznych w 2024? Czy może jednak inwestor przeważający teraz polskie akcje w portfelu na koniec roku okaże się być łosiem?
Co do wątku zoologicznego pominę, natomiast może spójrzmy na krajowy rynek akcji w kontekście tego, czy akcje są w dalszym ciągu tanie. Ten wyznacznik taniości zawsze jest nie na zasadzie nominalnej ceny, tylko współczynnik zysków prognozowanych polskich spółek do obecnych cen tych spółek na rynku. I te wskaźniki właśnie cenowe, czy słynne właśnie cena do zysku bądź cena do wartości księgowej, w przypadku polskiego rynku cały czas są atrakcyjne. Te wskaźniki wskazują na to, że jest potencjał w krajowym pakiecie, właśnie w krajowych spółkach, do tego, żeby dostarczać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Wynika to głównie z tego, że wcześniejsze, poprzednie lata, nie oszukujmy się, z uwagi na różne czynniki, również polityczne, zdeprecjonowały bardzo dużo spółek, bardzo dużo sektorów, które na całym świecie przechodziły okresy Eldorado, rosły, dostarczało dodatnich stóp zwrotu. Polskę to często omijało, nie bez powodu, więc jest bardzo duża szansa, że najbliższe kwartały pozwolą na nadrobienie tych pewnych właśnie strat, które odnieśliśmy w poprzednich latach. I tutaj bardziej bym się ciągle kierował porównaniem tych dwóch wskaźników, które przed chwilą wymieniłem, cena do zysku, cena do wartości księgowej, i być może za chwilę wrócimy do standardu rynkowego. Zaczniemy również w przypadku niektórych branż uwzględniać wskaźnik dywidendy, które wypłacane są przez spółki, ponieważ klasykiem na rynku światowym jest to, że spółki z branży energetycznej często nawet przez inwestorów są postrzegane jako bardziej obligacje, dlatego że one regularnie co roku wypłacają stabilne kupony. W przypadku, kiedy krajowe spółki były zaangażowane w przeróżne projekty, które niekoniecznie poprawiały ich rentowność, więc nie było z czego wypłacać dywidendy. W przypadku normalizacji pewnych decyzji jest szansa, że ta normalizacja również wróci do profilu dochodowego podziału gotówki, dystrybucji gotówki do posiadaczy akcji mniejszościowych. Także odpowiedź krótka, tak, w dalszym ciągu widzimy potencjał, ale również widzimy potencjał na rynkach zagranicznych, w krajach rozwiniętych. To nie znaczy, że ta decyzja o inwestowaniu na rynku akcji musi się kończyć na tym Polska bądź inny kraj zero-jedynkowo. To najlepszy portfel zawsze może być portfelem tylko zdywersyfikowanym, wymieszanym pomiędzy rynek krajowy, rynki zagraniczne. Tego typu alokacja będzie bardziej odporna, bardziej zimmunizowana względem wstrząsów na rynku kapitałowym. Także gdybyś Michał czy pan Jakub, gdybyście chcieli dodać do tego wątku, zachęcam oczywiście. Nie, ja myślę, że zgadzam. Może tu z uwagi na czas to przejdziemy do kolejnych pytań, więc może do pana Jakuba ja też może coś odpowiem, jeżeli chodzi o giełdę. Czy jakie polskie spółki mogą zyskać na dekarbonizacji? To ja tutaj mam w zasadzie jedną spółkę, na którą myślę, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jest to Orlen. Spółka, która staje się motorem i stała się w zasadzie już motorem transformacji energetycznej. Jest to nie dość, że potężna spółka, jeżeli chodzi o swój zakres działalności, a też oczywiście możliwości inwestycyjne, finansowe. No i też ma dosyć ambitnie zakrojoną strategię, która zakłada intensywne wchodzenie na rynki zagraniczne. Już w tym momencie około połowa przychodów Orlenu to są przychody osiągane poza rynkiem polskim. Spółka ta ma też swoją strategię klimatyczno-energetyczną, to znaczy ona widzi potrzebę dekarbonizacji, zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050 i podporządkuje temu swoje działania. No i też na przykład wdraża intensywnie takie rozwiązania, chociażby gospodarka obiegu zamkniętego, co jest niebagatelnym wzmocnieniem pewnego właśnie możliwości, jeżeli chodzi o optymalizację, ale też o dostosowanie się do potrzeb społecznych, do potrzeb konsumentów, czy też jeżeli chodzi o takie rzeczy jak na przykład cele ESG. Natomiast to jeszcze warto zaznaczyć, jeżeli chodzi o pewne
elementy czy pewne wartości wynikające z tej transformacji. To jest to przez któregoś z panów wzmiankowana trochę ta kwestia. Natomiast w ubiegłym roku, w roku 2022, czy jeszcze w poprzednim, Polska wydała na import surowców energetycznych kwotę około 200 miliardów złotych. Zastanówmy się, co by było, gdyby udało się chociażby 10% z tej kwoty zaoszczędzić właśnie dzięki transformacji energetycznej. No to okazałoby się, że w ciągu roku w gospodarce zostaje 20 miliardów złotych. A tutaj mówiąc o dekarbonizacji, my mamy plany znacznie szersze niż tylko te 10%, więc to jest tak naprawdę ta wartość, którą trzeba komunikować, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. To nam pozwala budować trochę taką autarkię, jeżeli chodzi o energetykę i też uniezależniać nas na płaszczyźnie importowej, jeżeli chodzi o te nośniki energii. Tutaj wrócę tak klamrą spinając, Orlen ma w tym zakresie też pewne plany, na przykład jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, tutaj warto zauważyć na rozwój źródeł odnawialnych w tej spółce, takich jak morska energetyka wiatrowa, ale też na chociażby budowę sieci małych reaktorów jądrowych, które Orlen chce stawiać razem z Synthosem. To jeżeli mogę dodać z disclaimerem, że oczywiście to nie jest żadna rekomendacja inwestycyjna, jeszcze kilka spółek, które gdzieś działają w tym obrębie czy dekarbonizacji, czy tych zielonych inwestycji. No jeśli chodzi o duże spółki, to jest dawny Famrud, czy teraz właśnie się nazywa Greenevia, jakby spółka poza tym tradycyjnym obszarem, powiedzmy, produkcji i serwisu maszyn górniczych, co no jak wiemy jest to sektor raczej schyłkowy, mocno inwestuje właśnie w rozwój nowych obszarów, czy to związanych z odnawialnymi źródłami energii, tu głównie budowa własnych farm fotowoltaicznych, czy też na przykład remontami turbin wiatrowych, czy jakby taki sektor usługowy. No to raz, tutaj może trochę dalej od dekarbonizacji, no ale ciągle gdzieś ten sektor ESG Mobruk, jakby spółka zajmująca się przetwarzaniem odpadów, czy jakby no też taka kwestia dosyć istotna, żeby to robić, jakby zwalczać na przykład te tak zwane bomby ekologiczne, czy właśnie gdzieś przetwarzać te odpady na w jak najbardziej tym zamkniętym obiegu. Też na przykład tu spółki bardziej związane z sektorem budowlanym, czyli Sanex albo Ferro, ta druga spółka może bardziej kojarzona jakby tutaj z armaturą, ale oni też parę lat temu i tu jakby weszli mocniej w ten sektor pomp ciepła, przejmując taką spółkę Termet. Tam jakby też kolejne były mniejsze przejęcia, więc też dosyć mocno się rozwijają. Też taka spółka jakby notowana na polskiej giełdzie, nawet bardziej na działalność zagraniczną, czyli Photon Energy. Oni też tutaj głównie farmy fotowoltaiczne w Europie i w Australii inwestują. No czy chociażby też duża spółka Polenergia, no tutaj głównie natomiast inwestycje w farmy wiatrowe, więc no może nie jest to jakby z takich większych oczywiście spółek jakiś duży wybór, natomiast no widać, że gdzieś tam powoli ten temat też się przebija na naszej giełdzie, no to oczywiście z dużym znakiem zapytania jest, jak będzie wyglądał nasz sektor energetyczny, czyli te spółki notowane na GPW jak PGE, Tauron, Enea, może w przyszłości Bogdanka po jakby tutaj opóźnieniach, tak, w tej całej transformacji, który tutaj pan Jakub też opowiadał, no bo mieliśmy mieć w końcu wydzielenie tych aktywów, powiedzmy, brudnych węglowych do NABE, no po wyborach jakby no ten plan jest opóźniony, więc do końca nie wiemy, jak to będzie przebiegało, no jeżeli oczywiście jakby to wydzielenie miałoby miejsce, no to byśmy mieli jakby tutaj bardziej atrakcyjne z takiego punktu widzenia jakby no ESG, podmioty inwestycyjne, tak, bardziej właśnie zajmując się dystrybucją, sprzedażem, obrotem czy produkcją energii, no ale z tych odnawialnych źródeł energii, jakby te podmioty by zostały na giełdzie. No taki był plan. No na razie on nie jest jeszcze zrealizowany, teraz no też gdzieś pewnie należy trzymać kciuki, żeby do tego prędzej czy później doszło. No jak jesteśmy, tak? Pozwolę tutaj ci lekko przerwać z uwagi na czas. Widzę pytania również od naszych słuchaczy. Myślę, że to bardziej do ciebie. Czy Japonia, czy inwestycje związane z tym rynkiem to dobra destynacja w tym roku? No my jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego rynku. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o poziom wycen, który jest niski, jakby no i sytuację gospodarczą w Japonii, która no powiedzmy jest relatywnie dobra na tle rynków rozwiniętych, czy też jakby takie
wewnętrzne, strukturalne zmiany, jeżeli chodzi o tamtejszy rynek akcji czy gospodarczy, to jakby reformy mające na celu pobudzenie tego rynku akcji, to chociażby taka dosyć jakby głośnym echem odbijająca się inicjatywa tamtejszej giełdy, która wprost pyta spółki, które są jakby nisko wyceniane, i tu nisko mam na myśli, których wycena na takim wskaźniku cena do wartości księgowej jest poniżej 1, no to giełda japońska wprost pyta, co one mają za zamiar zrobić, żeby tą wycenę podwyższyć, więc no to daje taki jasny i czytelny sygnał, że jakby to jakieś nastawienie regulacyjne jest proinwestorskie. Jakby też takie, może to mniej znany temat, reformy gdzieś tam tamtejszego systemu emerytalnego czy rynku pracy, jakby mające na celu uelastycznienie tych rozwiązań, większe inwestycje właśnie na rynku kapitałowym. No i też gdzieś mała alokacja, tak, czy mała popularność jakby tamtejszego kierunku inwestycyjnego wśród inwestorów zagranicznych, no mogą świadczyć o tym, że nie jest to rynek rozgrzany, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, i który ma potencjał do takiego długoterminowego, fundamentalnego wzrostu, więc tak, no tu widzimy dosyć dobre szanse, jeżeli chodzi o Japonię. Dziękuję Ci bardzo i widzę jedno pytanie, do którego chciałbym się sam przypisać. Pytanie brzmi, czy inwestowanie w tym momencie poprzez fundusze otwarte wspierające ESG jest czymś, na czym warto już się zastanowić z uwagi na silne lobby? Może odpowiem tu na to pytanie w inny sposób. Warto się zastanowić nad inwestowaniem w fundusze inwestycyjne czy inne instrumenty finansowe, które wykorzystują temat ESG, dlatego że ten temat jest atrakcyjny pod kątem potencjalnej stopy zwrotu. Dlatego że przykładowo, jeśli fundusz inwestycyjny, który dobiera do swojego portfela składniki, komponenty portfela, które są powiązane, są spójne z tematem ESG, oznacza, że ten fundusz inwestycyjny jednocześnie przede wszystkim dołącza komponenty, które rokują dobrze, powinny dostarczać ponadprzeciętnych stóp zwrotu, ale jednocześnie w ramach swojej prowadzonej działalności te komponenty nie są sprzeczne z ESG, czyli że czynnik ESG nie jest czymkolwiek, nie jest żadnym obciążeniem, żadną ujmą, coś, co może odjąć stopę zwrotu, którą może dostarczyć inwestorom, posiadaczom. Jest to czynnik dodatkowy poza stopą zwrotu, nie mający negatywnego wpływu na stopę zwrotu. I o tym warto pamiętać. Co do tego, czy kwestie ESG są dobre, o tym rozmawialiśmy przed chwilą, również z perspektywy naszych propozycji inwestycyjnych na 2024 rok, i tutaj widzimy, że kwestia transformacji energetycznej szczególnie oraz kwestia ekspozycji na różne sektory ochrony zdrowia czy sektory, które no de facto są obecne wśród starzejących się społeczeństw, czyli gospodarek rozwiniętych, coś co wspiera ten czynnik S w trzech literkach ESG. S odpowiada za society, czyli że społeczność, społeczeństwo. Te wszystkie spółki, które są w obrębie naszych propozycji, już znajdziemy dwa tematy, które są zbieżne z kwestią ESG, a do tego dochodzą wszystkie kwestie, o których wspominał pan Jakub Wiech w trakcie swojej prezentacji. Jest bardzo dużo biznesów, które nie są bezpośrednio produkujące, już tak mówię, może w wielkim uproszczeniu, to nie są koniecznie farmy wiatrakowe, ale jest mnóstwo biznesów dookoła właśnie kwestii zielonej energii, które mogą również korzystać na obecnie obowiązujących politykach, trendach, korzystać poprzez generowanie większych przychodów w biznesie, linie przesyłowe, producenci sprzętu, który jest wykorzystywany w konstrukcji przy różnych rozwiązań unowocześniających nasze gospodarki czy nasze elektrociepłownie, elektrownie. To wszystko, tych biznesów jest mnóstwo i to niekoniecznie muszą być, tak jak właśnie wspomniałem, z którą bezpośrednio farmy czy farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I jeszcze raz wspomnę, że to nie są czynniki, które obciążają stopę zwrotu, to jest dodatkowy temat inwestycyjny w ramach atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych.
Widzę, że tutaj jest ciekawe pytanie również w kierunku złota do Michała Kraczewskiego. Michał, czy portfel 20-30-50 z wykorzystaniem złota jest portfelem atrakcyjnym i co na ten temat sądzisz? Tak, no tu wykres jeszcze raz mogę powtórzyć. No i chyba powtórzę to, co mówiłem w trakcie, że no widać, że gdzieś to złoto ma ten potencjał do dywersyfikacji, no chociażby jak tu pokazuję na slajdzie tę statystykę, gdzieś stopa zwrotu z tego portfela zdywersyfikowanego, no jest bardzo zbliżona do najlepszej, jakby do najlepszego pojedynczego aktywa, a tymczasem ta zmienność po drodze jednak jest wyraźnie niższa. I może jeszcze ode mnie takie ostatnie pytanie do pana Jakuba, jakby też tutaj myśleliśmy przed webinarem, czy jakby są jakieś ryzyka, że ta transformacja, dekarbonizacja spowolni takie ryzyka polityczne, bo przykładowo, nie wiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych zostałby Donald Trump, no to on ma chyba trochę odmienne poglądy niż jakby sprzyjające tak redukcji emisji CO2, czy jakby no część, gdzieś mówi się tak na przykład o opóźnieniu tego zakazu sprzedaży aut spalinowych w Unii Europejskiej, więc jakby to jeszcze pan mógł skomentować od tej strony. Tak, to tak krótko. Jeżeli chodzi o takie wydarzenia, jak na przykład właśnie w objęcie fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Donalda Trumpa, no tutaj trudno w zasadzie prorokować, jakie byłyby implikacje tego wydarzenia, bo jest to polityk dosyć nieprzewidywalny, natomiast on zaznaczył się jako osoba, która może na przykład wyprowadzić Stany z porozumienia paryskiego, natomiast nie przeskoczy pewnych trendów rynkowych, które są wspólne w zasadzie dla całego świata w tym momencie i nawet za czasów prezydenta Donalda Trumpa udział węgla w amerykańskiej energetyce spadał, pomimo istotnej presji wywieranej na to, żeby ten surowiec się utrzymywał jak najlepiej i żeby wspierać stany wydobywcze, na przykład Wyoming, pod kątem możliwości produkcji tego surowca. Więc tutaj pewna ścieżka, pewien kierunek, jeżeli chodzi o transformację, został wyznaczony i presja ze strony całego globalnego rynku raczej nie sprawi, nie pozwoli takim czarnym łabędziom, powiedzmy, politycznym zawrócić tego procesu. Co najwyżej może spowolnić to regionalnie. Tak bym to szacował. Oczywiście tutaj mogą się położyć cieniem głębsze zawirowania, takie jak na przykład konsekwencje wyborów na Tajwanie i ewentualna reakcja Chin na te wydarzenia, czy dalsze działania Rosji, które też trzeba mieć na uwadze. Więc to są rzeczy wybitnie nieprzewidywalne i myślę, że ostatnie kilkanaście miesięcy, czy nawet kilkadziesiąt miesięcy, no jasno pokazują, jak wiele może się wydarzyć, takich rzeczy, których no nie da się przewidzieć, nie da się oszacować w jakimś tam ryzyku inwestycyjnym, a które mogą dosłownie postawić rynki na głowie. Tylko zaznaczę, że w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy przeszliśmy od ujemnych cen ropy w kontraktach futures do takich cen, które były uznawane za wysokie jeszcze w tym, powiedzmy, rynku przedpandemicznym, więc to wszystko może się wydarzyć niestety nie jesteśmy wolni od tych ryzyk politycznych. Tutaj transformacja może nas uodparniać na nie, ale w dłuższej perspektywie, w perspektywie uniezależniania się od dostaw surowców energetycznych, na przykład z reżimów autorytarnych. Bardzo dziękujemy. Na koniec widzimy również komentarz jednego z naszych słuchaczy, że przetestowana została i sprawdzona nasza nowa apka do handlowania na giełdzie i jest opinia pozytywna. Liczymy na 5 gwiazdek. W tym momencie chciałbym podsumować nasze spotkanie dzisiejsze i podziękować bardzo panu Michałowi oraz panu Jakubowi za obecny udział. Wrócę jeszcze do pierwszego tematu, od którego zaczęliśmy. Chciałbym jeszcze raz życzyć Państwu udanych inwestycji w 2024 roku, spokojnego podejścia do doboru portfela inwestycyjnego, nie traktowania giełdy jako kasyna, nie jako miejsca do gry, tylko miejsca do rozsądnych, spokojnych, konserwatywnych, ostrożnych decyzji. Nie zawsze to muszą być dynamiczne wzrosty, mogą to być spokojne, równomierne wzrostu powyżej inflacji. Takie inwestowanie jest najlepsze. Także spokoju i miłego wieczoru życzę Państwu na dzisiaj i na resztę miesięcy. Jeszcze raz dziękuję za udział i do usłyszenia przy najbliższym webinarze, którym
Państwa chętnie poinformujemy. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękuję również, do widzenia.